Ojciec Święty na lotnisku w przemówieniu mówi, niech nie zniknie z waszych ust słowa, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I chcę rozpocząć tymi słowami to nasze spotkanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Chcę uwielbić Boga za to, co stało się 25 lat temu w Krośnie, także i w tej świątyni. Chcemy oddać Bogu chwałę i podziękować także za ludzi, którzy mieli otwarte serce i byli podatni na działanie Ducha Świętego. Dlatego w sposób szczególny cieszę się obecnością tutaj naszego pasterza, arcybiskupa Adama Szala, naszego metropolity przemyskiego. Cieszymy się, że jest od początku na tym naszym dzisiejszym spotkaniu. Cieszę się, że jest pośród nas arcybiskup Józef Michalik, który tworzył to spotkanie i dzięki niemu Ojciec Święty był tutaj i dzięki niemu to jest jego zasługa i dlatego cieszymy się, bo jest świadkiem tamtych czasów i nieustannie nam towarzyszy i nieustannie jest z nami, dlatego cieszymy się, księże arcybiskupie. Cieszę się, że jest już z nami też arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski. Dzięki niemu mamy piękne dary tutaj i sutannę, i piuskę, i pierścień, a więc jesteśmy wdzięczni i za obecność, i także za te dary, które świadczą, pomagają też naszym pielgrzymom tutaj modlić się. Mamy też łaski za przyczyną świętego Jana Pawła II. Cieszę się i raduję obecnością kapłanów, którzy tutaj goszczą. Także chcę powitać także pana Piotra Babineca, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przewodniczącego Komisji Kultury, pana posła na Sejm Adama Śnieżka, pana Piotra Pilcha, wicemarszałka województwa podkarpackiego, pana Jerzego Borcza, przewodniczącego Sejmiku województwa podkarpackiego, panią Jolantę Sawicką, wicewojewodę, pana dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Marka Mareckiego, pana starostę kościńskiego Jana Pelczara, także i wiceprezydenta miasta, pana Bronisława Barana, przewodniczącego Rady Miasta, także komendantów służb mundurowych, pana dyrektora PGNiG Marka Hanusa. To sympozjum zorganizowali pan poseł na Sejm Piotr Babinec, starosta kościński Jan Pelczar, ksiądz doktor habilitowany Waldemar Janiga, dyrektor Muzeum Historycznego Pałac Dukli Waldemar Półchłopek. I cieszę się obecnością prelegentów, którzy będą tutaj pośród nas dawali świadectwo o spotkaniu z Janem Pawłem II, świętym papieżem. A więc cieszę się panem doktorem Pawłem Macialą, który przyjechał ze Słowacji, aby tutaj dać świadectwo. Także witam pana profesora Macieja Szymanowskiego, dyrektora Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej imieniem Wacława Walczaka, jego żonę Lucję Szymanowską, pana Gorana Andrianicza, komentatora i publicystę, między innymi tygodnika w sieci, także i w polityce. Teraz chciałbym, aby na początku zabrał głos pan poseł Piotr Babinec, by również przedstawił, jako że nad naszym sympozjum wziął patronat Ministerstwo Kultury. Bardzo proszę pana Piotra. Ekscelencje, dostojni księża arcybiskupi, czcigodni kapłani na czele z księdzem archipresbiterem, gospodarzem dzisiejszego sympozjum
i księdzem profesorem, współorganizatorem dzisiejszego sympozjum. Bardzo szanowni goście ze Słowacji, z Czech i z Chorwacji, wszyscy prelegenci, wszyscy wielce szanowni goście, drodzy Państwo, mam zaszczyt, ale i przyjemność przekazać Państwu pozdrowienia od pana premiera, profesora Piotra Glińskiego, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, który objął patronatem dzisiejszą uroczystość, także od pana profesora Rafała Wiśniewskiego, dyrektora Narodowego Centrum Kultury, który wsparł dzisiejsze sympozjum i to przedsięwzięcie upamiętniające pielgrzymkę świętego Jana Pawła II do Krosna, jak też od przewodniczącego Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, marszałka Marka Kuchcińskiego, który jest wielce zaangażowany na rzecz współpracy między narodami i państwami Europy Środkowej i Europy Środkowo-Wschodniej. I drodzy Państwo, oczywiście wielkie zaangażowanie świętego Jana Pawła II w odzyskanie wolności przez narody Europy Środkowej i Środkowo-Wschodniej wynikało z jego głębokiej wiary w Pana Boga. Tutaj główna motywacja to była motywacja chrześcijańska, duchowa, religijna. Ale pamiętamy, że 13 czerwca 1999 roku w Radzyminie po modlitwie na cmentarzu żołnierzy poległych w Bitwie Warszawskiej w 1920 roku, gdzie święty Jan Paweł II modlił się za duszę poległych obrońców ojczyzny, poległych obrońców naszej niepodległości, niepodległej Rzeczypospolitej, którzy wówczas bronili i obronili Polskę przed najazdem Rosji bolszewickiej, Jan Paweł II zwrócił się do wiernych. Wiecie, że urodziłem się w 1920 roku, w maju, w tym czasie, kiedy bolszewicy szli na Warszawę. I dlatego noszę w sobie od urodzenia wielki dług w stosunku do tych, którzy wówczas podjęli walkę z najeźdźcą i zwyciężyli, płacąc za to swoim życiem. Tutaj, na tym cmentarzu, spoczywają ich doczesne szczątki. Przybywam tu z wielką wdzięcznością, jak gdyby spłacając dług za to, co od nich otrzymałem. I myślę, że ta motywacja, ten dług wdzięczności dla poległych obrońców niepodległej też był znaczący wśród motywów tej wielkiej działalności świętego Jana Pawła II na rzecz wolności w Europie Środkowej i Środkowo-Wschodniej. Życzę wszystkim Państwu owocnej dyskusji i aby to dzisiejsze sympozjum przyniosło wiele dobra. Szczęść Boże. I teraz bardzo poproszę księdza profesora Waldemara Janigę o poprowadzenie naszego spotkania. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich obecnych. Na początek zaproponowaliśmy taki referat wprowadzający, by urealnić kontekst późniejszych wypowiedzi i świadectw. Mieliśmy gościć tutaj pana profesora Andrzeja Nowaka, który z przyczyn rodzinnych odwołał 2 tygodnie temu przyjazd. Ale mamy znakomitego zastępcę, naszego młodego historyka, księdza doktora Marcina Kapłona, wykładowcę historii Kościoła w naszym seminarium duchownym w Przemyślu, też pracownika archiwum Kurii Metropolitalnej w Przemyślu, ale przede wszystkim pasjonata historii, który już dał się poznać historykom jako autor historii diecezji przemyskiej z lat 1944-1964. Praca doktorska została wydana w Instytucie Pamięci Narodowej i cieszy się dużą popularnością. Bardzo proszę, księże Marcinie, o zaprezentowanie tematu Święty Jan Paweł II, a Europa Środkowo-Wschodnia.
Jego Ekscelencje księża arcybiskupi, czcigodni kapłani, wszyscy zaproszeni goście, prelegenci, szanowni państwo. Dziękuję za to zaproszenie i za to bardzo ciepłe i trochę na wyrost, myślę, powitanie. Tym bardziej zaczynają drżeć mi nogi, kiedy usłyszałem tak wiele słów o sobie miłych, ale postaram się przynajmniej w nikłym stopniu zastąpić pana profesora, który miał być tu obecny i którego doskonale znamy z jego publikacji czy wystąpień w mediach. Przedstawiając artykuł Święty Jan Paweł II, Europa Środkowo-Wschodnia. Najpierw oczywiście możemy zastanawiać się, jak interpretujemy to określenie Europa Środkowo-Wschodnia. Wiemy, że to grupa państw, które są splecione pewnym kontekstem kulturalnym, ale także przede wszystkim kontekstem historycznym. To grupa państw, które w jakiś sposób doświadczyły działania Związku Radzieckiego i systemu komunistycznego. Niemniej jednak, kiedy właśnie dzisiaj chciałbym przedstawić ten referat na temat osoby świętego Jana Pawła II, jego relacji z Europą Środkowo-Wschodnią, to chciałbym posłużyć się tutaj samą wypowiedzią Ojca Świętego, a mianowicie wiosną 1978 roku w jednym z włoskich czasopism ukazał się artykuł kardynała Karola Wojtyły pod tytułem „Gdzie znajduje się granica Europy?”. I według kardynała Wojtyły te granice Europy były o wiele szersze niż te, które wytyczano końcem lat 70. XX wieku. Zresztą to chyba pokutuje aż po dziś dzień. Pamiętam, przed laty rozmawiałem z takim człowiekiem, prawnikiem z Francji. Było to we Włoszech na kursie językowym. On mi próbował tłumaczyć, że Europa to owszem Francja, Niemcy, może jeszcze Hiszpania, Włochy, ale już nie na pewno tutaj kraje położone na wschód. Taka była jego interpretacja, takie było jego rozumienie Europy. Tymczasem właśnie w tym artykule, gdzie znajduje się granica Europy, kardynał Wojtyła pisał, że można powiedzieć o tym podziale europejskości na wschodnią i zachodnią. I oczywiście wschodnia to ta, która była pod wpływem Konstantynopola i zachodnia, która ukształtowała się pod wpływem papiestwa i Rzymu. I późniejszy Ojciec Święty pisał w tym artykule, że w żaden sposób one ze sobą nie konkurują, ale się ze sobą spotykają i wzajemnie się przenikają. I Ojciec Święty, późniejszy Ojciec Święty, wtedy jeszcze kardynał, pisał, że takim doskonałym przykładem przenikania tych dwóch systemów europejskich, mianowicie tego wschodniego i zachodniego, jest Polska. A my możemy chyba także powiedzieć, że właśnie ten obszar Europy Środkowo-Wschodniej, ta grupa państw, to jest właśnie to zetknięcie się tej kultury wschodu i zachodu, tego właśnie, co przekazywał Rzym i Konstantynopol. Tak więc właśnie tak możemy to określać, tę grupę państw, które w jakiś sposób doświadczyły systemu komunistycznego, bądź to będąc częściowo republikami Związku Radzieckiego, bądź to jako satelity właśnie Związku Radzieckiego, czy też kraje, które w jakiś sposób się uwolniły. Chodzi mi tutaj o kraje bałkańskie, które może już tak nie dotknął ten system komunistyczny, ale właśnie to ta grupa państw.
kiedy właśnie mówimy o stosunku, relacji Jana Pawła II, świętego Jana Pawła II do Europy Środkowo-Wschodniej, oczywiście temat przeobfity. Kiedyś, kilka lat temu, miałem taki cykl wykładów poświęconych relacji Ojca Świętego do naszego kraju, do Polski. Trwało to przez kilka miesięcy i można by było jeszcze oczywiście więcej powiedzieć o całej Europie Środkowo-Wschodniej, dlatego też postaram się przynajmniej to skondensować. Oczywiście, gdybym przedłużał, to proszę przerwać, tudzież gdyby było zbyt nudno, proszę tupać ewentualnie nogami, gdyby właśnie było już to może niezbyt ciekawe. W każdym bądź razie, jeżeli chodzi o tę relację Jana Pawła II do Europy Środkowo-Wschodniej, chciałem przedstawić ją w takich dwóch punktach, które będą oczywiście przedzielone tą granicą lat 89-91, a więc początku przemian związanych z Polską, okrągłostołowych, aż do upadku Związku Radzieckiego w 1991 roku. I najpierw może ta pierwsza część, jak Ojciec Święty właśnie miał wpływ na upadek tego systemu, który niewolił kraje Europy Środkowo-Wschodniej, a następnie właśnie jak Ojciec Święty widział przyszłość tych krajów już wolnych, niektóre z nich odzyskały niepodległość właśnie we wspólnej Europie. Kiedy słyszymy ten temat Święty Jan Paweł II, a kraje Europy Środkowo-Wschodniej, to jakoś tak samoczynnie nasuwa nam się jedna myśl. Jan Paweł II przyczynił się do upadku komunizmu w naszej części świata. I z pewnością tak jest. Jan Paweł II, jak żaden inny papież, nie mógł właśnie tego uczynić, przyczyniając się właśnie do tego upadku komunizmu. Z jakiego powodu? Przede wszystkim no właśnie wywodził się z Polski, a więc kraju, który był szczególnie dotknięty działaniem systemu komunistycznego. W związku z tym doskonale rozumiał, jaki ten system jest. O ile jeszcze Polacy po zakończeniu II wojny światowej, także i Kościół w Polsce, mógł myśleć, że uda się jakoś ułożyć sposób życia z komunistami, między innymi właśnie 14 kwietnia 1950 roku błogosławiony prymas Stefan Wyszyński podpisał to słynne porozumienie Państwo-Kościół, ale wkrótce okazało się, że tak naprawdę komuniści próbują wykorzystać Kościół instrumentalnie, próbują tylko właśnie uczynić z niego narzędzie do umacniania swoich wpływów w społeczeństwie, a w momencie umacniania się coraz bardziej ten Kościół jest represjonowany. Ale ten Kościół w Polsce po pewnym czasie udało mu się nieco okrzepnąć. Dzięki temu właśnie mógł uzyskać pewną wolność. Niemniej jednak kardynał Wojtyła od samego początku zdawał sobie sprawę, że nie można sobie pozwolić na jakąkolwiek współpracę z komunistami, bo zawsze źle to się dla Kościoła skończy. Odwrotnie niż chociażby nawet w niektórych momentach dyplomacja Stolicy Apostolskiej, bowiem było takie przekonanie w niektórych kręgach watykańskich, że może z tymi komunistami można by się było porozumieć. Zresztą chyba niejednokrotnie no nie była ta Europa Środkowo-Wschodnia zniewolona w tym czasie rozumiana. Może niejednokrotnie nawet pytano, no jak to możliwe, że ci Polacy wybierają sobie tych komunistów, chociażby w wyborach. Nie rozumiano, że są to wybory sfałszowane, nie są one do końca wolne. Stąd też właśnie brak tego zrozumienia. A z drugiej strony, no właśnie ciągle ta próba
porozumienia pomiędzy Stolicą Apostolską a niektórymi rządami państw komunistycznych, kiedy to właśnie chociażby nawet w Polsce za czasów Edwarda Gierka mówiono, że moglibyśmy spokojnie porozumieć się ze Stolicą Apostolską, z Kościołem, gdyby nie ten może Wyszyński, gdyby właśnie niektórzy z tych wyższych biskupów, duchowieństwa wyższego biskupów nie przeszkadzali, gdyby można udało ich się uciszyć, to te relacje byłyby dużo lepsze. Jan Paweł II od samego początku zdawał sobie sprawę, że to jest niemożliwe. Tak mówiąc kolokwialnie, zdawał sobie sprawę, że zawsze komuniści grają znaczonymi kartami. Stąd też nigdy nie myślał właśnie, że należałoby zmienić linię postępowania. Poza tym, no właśnie wiemy dobrze, że był człowiekiem, którego wszelkie przeciwności nie łamały, ale mobilizowały do działania. I między innymi właśnie z tego powodu komuniści się go obawiali. A Jan Paweł II od początku zdawał sobie sprawę, że nie można porozumiewać się z rządami państw komunistycznych ponad tymi lokalnymi kościołami, nie biorąc pod uwagę właśnie sytuacji wiernych w tych państwach. Poza tym Jan Paweł II, jako że wywodził się z Polski, doskonale zdawał sobie sprawę, że tak naprawdę system komunistyczny bankrutuje, nie tylko gospodarczo, wiemy dobrze, że był podtrzymywany tą kroplówką ze sprzedaży węglowodorów, ale właśnie, że bankrutuje ten system także i społecznie, także i pod względem moralnym. I tak może na Zachodzie niektórzy jakoś mgliście mówili, że ten komunizm może upadnie, że rozpadnie się Związek Sowiecki, może za 50, może 60 lat, nie wcześniej. To Jan Paweł II, ponieważ właśnie wywodził się z tego środowiska polskiego, środowiska krakowskiego, zdawał sobie sprawę, że ten system po prostu już trzeszczy w posadach i jego koniec jest bliski. Tak więc właśnie w momencie wyboru Jana Pawła II na stolicę Piotrową, no, komuniści zdawali sobie sprawę z tego, że no, ich dni mogą być policzone. Na pewno mocno się przestraszyli, zresztą o tym świadczą niektóre wypowiedzi ówczesnych, właśnie chociażby przedstawicieli władz w Polsce. Oto Stanisław Kania twierdził, że kiedy zadzwonił z informacją o wyborze Jana Pawła II do pierwszego sekretarza Edwarda Gierka, usłyszał tylko w słuchawce o rany boskie. Z kolei sam Gierek wspominał, że kiedy usłyszał tę informację, to powiedział do małżonki: Polak został papieżem, wielki to dzień dla narodu polskiego, a zarazem niemałe kłopoty dla nas. W dniu wyboru, a w zasadzie w nocy po wyborze, jak wspominał jeden z księży mieszkający blisko Komitetu Centralnego w Warszawie, całą noc świeciły się światła w KC. Jak potem wspominali uczestnicy tamtych narad, atmosfera była minorowa. W pewnym momencie jeden z tych urzędników partyjnych powiedział jednakże: ostatecznie lepszy Wojtyła tam jako papież niż tutaj jako kardynał. Nieco wydawało się, że atmosfera została poprawiona, poprawiony nastrój, ale bardzo szybko okazało się, że właśnie rozpoczyna się ten proces demontażu systemu komunistycznego, demontażu Związku Sowieckiego, co miało oczywiście wpływ na całość krajów Europy Środkowo-Wschodniej. No i oczywiście święty Jan Paweł II miał tutaj na to wielki wpływ. Ten jego wybór na stolicę Piotrową świadczył o tym, że tak naprawdę ten system sowiecki nie jest taki silny. Co więcej, to był swojego rodzaju
policzek dla Kremla, no bo okazało się, że w tym obozie państw komunistycznych jest państwo, w którym Kościół jest tak silny, że przedstawiciele katolicyzmu całego świata powierzyli jego przedstawicielowi kierowanie łodzią Piotrową. To właśnie pokazywało siłę także tego kościoła. Oprócz tego właśnie już sam początek pontyfikatu i te słynne słowa Ojca Świętego, otwórzcie drzwi Chrystusowi, nie lękajcie się, to właśnie także pokazywało, jaka będzie linia tegoż papieża. Te słowa, otwórzcie drzwi Chrystusowi, nie lękajcie się, były skierowane oczywiście do świata laickiego, ateistycznego, Europy Zachodniej, do tych systemów liberalnych, ale chyba w pierwszym rzędzie te słowa skierowane były właśnie do wiernych za żelazną kurtyną, którzy właśnie na to czekali. Duży wpływ Ojciec Święty na demontaż komunizmu w tych krajach Europy Środkowej miał chociażby także poprzez swoje nauczanie społeczne. Pamiętamy przynajmniej może z odczytanych tekstów, czy z jakichś relacji telewizyjnych, a może osobiście, ale pierwszą pielgrzymkę Jana Pawła II do Meksyku. Meksyk, kraj dużych nierówności społecznych, kraj, gdzie właśnie także było widać oddziaływanie teologii wyzwolenia. I tam Ojciec Święty oczywiście potępił teologię wyzwolenia, ale z drugiej strony powiedział tamtejszemu kościołowi, a to było także potem powtarzane, zwłaszcza tam w Ameryce Południowej, podkreślił Ojciec Święty, że ten kościół musi zająć się sprawami społecznymi. To, co można określić, jak mawiał Jan Paweł II, że człowiek jest drogą Kościoła. To, co zostało zaprzepaszczone niejako w XIX wieku i dopiero zostało podniesione przez papieża Leona XIII w encyklice Rerum Novarum, to właśnie odkrycie na nowo kwestii społecznej. Kiedyś ta kwestia robotnicza, społeczna, pewnych nierówności, pewnej walki z kapitalizmem, to było jedynie domeną tych ruchów socjalistycznych, komunistycznych, które uważały, że mają właśnie jako jedyne ten moralny obowiązek wstawiania się za tymi ludźmi uciskanymi, wyzyskiwanymi. Natomiast Jan Paweł II zaczął głosić mocno kwestie społeczne. Co ciekawe, nigdy nie nazywał rzeczy po imieniu, nigdy nie użył słowa komunizm, ale mówił o prawach człowieka, o prawach godności ludzkiej, ale także właśnie mówił o tej potrzebie zajęcia się problemami społecznymi ówczesnego świata, zwłaszcza trzeciego świata. I to właśnie odbierało komunistom także i pewien oręż, którym się zazwyczaj do tej pory posługiwali, mówiąc, że tylko oni zajmują się tymi ludźmi najbardziej społecznie upośledzonymi. Ta myśl Jana Pawła II szczególnie wybrzmiała w październiku 1979 roku, kiedy na forum ONZ-u wyraźnie odwoływał się także do krajów bloku wschodniego. Mówił o prawach człowieka, godności osoby ludzkiej i podkreślał prawo do wolności myślenia, sumienia i wyznania, a także i prawo do manifestowania przekonań religijnych indywidualnie i we wspólnocie, publicznie i prywatnie. I właśnie ta myśl społeczna Jana Pawła II, to zwracanie uwagi na prawa człowieka, godność osoby ludzkiej, to także miało wpływ na rozmontowanie systemu komunistycznego, a tym samym na to, jak Jan Paweł II odnosił się do krajów Europy Środkowo-Wschodniej. No i oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, jak wielki wpływ na tę część Europy miała pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski.
Dziwne jest, że w ogóle władze komunistyczne zgodziły się na tę pielgrzymkę. No, chodziło oczywiście o papieża Polaka, no ale wcześniej wyraźnie się tego obawiano. Papież Paweł VI kilka razy chciał przybyć do Polski, między innymi na obchody milenium w 1966 roku. Potem jeszcze przynajmniej dwukrotnie w latach 70. No i w 1977 roku, kiedy Edward Gierek był w Watykanie, wówczas zaprosił niejako, czy może mgliście powiedział o takiej możliwości pielgrzymki papieża do Polski, ale była to wypowiedź cyniczna, gdyż Ojciec Święty Paweł VI był już wtedy bardzo schorowany, dlatego było wiadomo, że na taką pielgrzymkę nie będzie mógł sobie pozwolić. No ale tutaj przychodzi moment, że właśnie chciałby przybyć do ojczyzny papież Polak. No i prawdopodobnie władze komunistyczne zdają sobie sprawę z tego, że coraz bardziej pojawia się kryzys ekonomiczny i chcąc uniknąć jakichś napięć społecznych, na tę pielgrzymkę się decydują, chociaż oczywiście i one same się tego obawiały, obawiał się także tego Kreml, czy te inne kraje totalitarne w tym obozie państw socjalistycznych. Sam Gierek wspominał, że po tym jak Kościół w Polsce zaprosił Jana Pawła II do ojczyzny, kiedy miał przybyć do niego błogosławiony już dzisiaj kardynał Stefan Wyszyński, żeby potwierdzić zgodę na to przybycie papieża, zadzwonił do niego Leonid Breżniew, no i powiedział, że słyszał, że Kościół w Polsce zaprosił papieża. I co wy na to? Gierek odpowiedział, przyjmiemy go godnie. Na co Breżniew miał odpowiedzieć, że żeby tego nie robił. No ale Gierek mówi, no jak mam nie przyjąć papieża Polaka w ojczyźnie? Co powiem społeczeństwu? Znowu Breżniew mówi, powiedzcie papieżowi, on mądry człowiek, żeby zachorował, żeby nie przyjeżdżał. Ale wtedy właśnie Gierek mówi, umysł polityczny wskazuje mi zupełnie coś innego. I znowu Breżniew mówił, Gomułka był lepszym komunistą, bo papieża Pawła VI nie przyjął i raz Polacy przeżyli to, że papież nie przyjechał do Polski, to przeżyją i teraz. Ostatecznie, właśnie kiedy okazało się, że no Gierek nie ugnie się przed tym naciskiem Moskwy, no dosyć złowrogo zakończyła się ta rozmowa, ponieważ Breżniew powiedział, róbcie jak chcecie, ale żebyście później tego nie żałowali. No i oczywiście pielgrzymka ma miejsce w czerwcu 1979 roku. Wtedy okazało się, zastrzeżono to właśnie na Zachodzie, że te kraje za żelazną kurtyną to nie tylko władze komunistyczne, ale że tam są społeczeństwa, które też pragną wolności, które są pewnym podmiotem. Rzekomo właśnie obserwując relacje telewizyjne z pielgrzymki papieża do Polski, Ronald Reagan, który prowadził wtedy kampanię wyborczą, jakoś szczególnie się wtedy właśnie tą częścią świata, tą częścią Europy zainteresował, no zdając sobie sprawę właśnie z tego, że są tam ludzie, którzy też mają te pragnienia wolności. Zdał sobie sprawę, że to pewien kapitał, który można wykorzystać w walce ze Związkiem Radzieckim. I zdajemy sobie sprawę, że Ojciec Święty chociażby na Placu Zwycięstwa, kiedy dokonał bierzmowania Polaków, kiedy wypowiedział te pamiętne słowa, niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi, że właśnie wtedy przywrócił nam Polakom godność. Ale to nie było związane tylko z naszą ojczyzną, z naszym narodem, gdyż tak jak słusznie przewidywali komuniści, ta pielgrzymka miała także oddźwięk w innych krajach
w innych krajach tego bloku socjalistycznego. Zresztą Jan Paweł II do tych innych narodów też się zwracał. Między innymi 9 czerwca 79 roku w Krakowie mówił: ze szczególną radością witam tutaj grupy naszych pobratymców spoza Karpat. A jakże pragnąłbym, ażeby mogli tutaj przy tej pielgrzymce papieża Słowianina być jeszcze inni nasi bracia w języku i w losach dziejowych. Natomiast także w czasie tej pielgrzymki Jan Paweł II w Gnieźnie mówił o tych słynnych dwóch płucach Europy. Powiedział: my Polacy, którzy braliśmy przez tysiąclecie udział w tradycji Zachodu, podobnie jak nasi bracia Litwini, szanowaliśmy zawsze przez nasze tysiąclecie tradycje chrześcijańskiego Wschodu. Nasze ziemie były gościnne dla tych tradycji sięgających swych początków w Nowym Rzymie, w Konstantynopolu. Omawiając tę pielgrzymkę pierwszą do ojczyzny, bardzo rzadko zwraca się uwagę na pewien taki moment, który miał właśnie wtedy miejsce. Mianowicie z grupą biskupów, kiedy Jan Paweł II się spotkał, zwrócił im uwagę na jedną rzecz. To jest bardzo rzadko gdzieś tam przytaczane. Mianowicie powiedział, że za kilka lat będzie tysiąclecie chrztu Rusi. No możemy sobie wyobrazić, może nawet zdziwienie księży, arcybiskupów i biskupów, kiedy to właśnie dopiero co udało się, że papież w ogóle mógł przyjechać do Polski. I tutaj zaczyna już nagle mówić, że za kilka lat będzie tysiąclecie chrztu Rusi. To było prawdopodobnie spowodowane, jak twierdzą niektórzy historycy, faktem, że blisko Jana Pawła II był lwowski kardynał Józef Slipyj. To człowiek, który 18 lat spędził w łagrach sowieckich, aresztowany w 1945 roku, kiedy w 1963 roku wyszedł na wolność, to właśnie także wypowiadał się często, rozmawiał z Ojcem Świętym później już po jego wyborze, właśnie podkreślając także znaczenie tutaj w Europie Środkowo-Wschodniej Kościoła grecko-katolickiego. I między innymi, kiedy Jan Paweł II mówił o tym tysiącleciu chrztu Rusi, to zdawał sobie sprawę, że władze komunistyczne w Związku Radzieckim nie będą mogły tego jakoś tak pominąć, ale właśnie prawdopodobnie mogło to zostać przejęte tylko przez Kościół prawosławny, który był zupełnie podporządkowany władzom radzieckim. Natomiast w ten sposób, rozmawiając i z kardynałem Slipyjem i także jakoś przygotowując episkopat polski, Ojciec Święty chciał pokazać, że są też alternatywne obchody właśnie unitów, którzy przecież na tych terenach Europy Środkowo-Wschodniej także reprezentowali sporą grupę. Oni zresztą do tej pory mieli często stolicy apostolskiej za złe to, że byli nieraz i przypomijani, a obrazowo to wypowiadali w następujący sposób, że kiedy odbywają się rozmowy ekumeniczne z prawosławiem, gdy się zaprasza po prawosławie do jakiegoś pomieszczenia, do jakiegoś pokoju, no to wtedy grekokatolicy są albo z niego wypraszani, albo ustawiani w kącie. I Ojciec Święty między innymi także i wzmacniał te kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Oczywiście wtedy dopiero jeszcze była Republika Ukraińska, ale chodziło właśnie przede wszystkim o Ukrainę. Niejako chciał, żeby ten kościół unicki wyszedł właśnie z tego podziemia, żeby mógł rozpoczynać swoją działalność. I między innymi też niektórzy z historyków twierdzą, że tak bardzo na tym Ojcu Świętego zależało, że nawet zrezygnował w 1988 roku z pielgrzymki do Rosji. Wiadomo, że Ojciec Święty zawsze o tym marzył.
W każdym bądź razie no, historycy twierdzą, że była taka możliwość, ale ponieważ nie doszło do legalizacji kościoła unickiego, grecko-katolickiego, to został tam tylko posłany no, ten reprezentant Ojca Świętego w osobie kardynała Józefa Glempa. Niemniej jednak w czasie już tych początkowych nawet lat swojego pontyfikatu Ojciec Święty starał się oddziaływać nie tylko na naród polski, ale i na inne narody Europy Środkowo-Wschodniej, między innymi także i na Litwinów. Już w 1983 roku biskupi litewscy zaprosili Ojca Świętego na Litwę. Wówczas miał zostać wysłany tam sekretarz stanu, kardynał Casaroli, ale no właśnie nie został przyjęty, chociaż Sowieci zapraszali go do Moskwy. Niemniej jednak przez te wszystkie lata Ojciec Święty spotykał się w Watykanie czy z duchownymi litewskimi, czy też właśnie z pielgrzymami świeckimi. No do jakiejś takiej zapowiedzi wizyty doszło dopiero po tym, jak w Polsce doszło do przemian w czasie jednej z kolejnych pielgrzymek w 1991 roku w Łomży. Ojciec Święty spotkał się z Litwinami, z Białorusinami, z Ukraińcami. Do Litwinów powiedział właśnie wówczas, że ufam, że łomżyńskie spotkanie z Litwinami przybliża dzień, w którym na pielgrzymi szlaku papieża znajdzie się Litwa. A z kolei do Ukraińców powiedział, jak uda mi się kiedyś przybyć do Lwowa, to będzie więcej po ukraińsku. Wiemy, że na Litwę przybył Ojciec Święty w 1993 roku. Na tę podróż na Ukrainę musiał czekać dużo dłużej, bo do 2001 roku. Nigdy nie udało się niestety Ojcu Świętemu przybyć na Białoruś. Chociaż właśnie między innymi dzięki tej wizycie w 1988 roku kardynała Józefa Glemba i w Moskwie i na Białorusi doszło do tego, że w 1989 roku zarówno Mińsk jak i Moskwa zgodziły się na nominację na biskupa Białorusi Tadeusza Kondrusiewicza, który miał odbudować struktury kościelne, ponieważ nieco już pewnie przedłużam, chciałbym już tylko jeszcze kilka słów na temat właśnie tej relacji Ojca Świętego Jana Pawła II do Europy Środkowo-Wschodniej już po tych latach 89-91. Mianowicie Ojciec Święty nigdy jakoś nie uważał, że te kraje Europy Wschodniej czy Środkowej nie przynależą do Europy. Już w 1980 roku posłużył się takim pojęciem, że Europa sięga od Atlantyku aż po Ural i w podobny sposób chociażby wypowiadał się w Parlamencie Europejskim w Strasburgu w 1988 roku do przedstawicieli 12 państw, kiedy powiedział: pragnieniem moim jako najwyższego pasterza Kościoła Powszechnego, który pochodzi ze wschodniej Europy i zna aspiracje ludów słowiańskich, tego drugiego płuca naszej wspólnej europejskiej ojczyzny, jest to, by Europa suwerenna i wyposażona w wolne instytucje rozszerzyła się kiedyś aż do granic, jakie wyznacza jej geografia, a jeszcze bardziej historia. Można powiedzieć, że Ojciec Święty przy tym milczeniu intelektualistów Zachodu, polityków Zachodu, upominał się o te kraje Europy Środkowo-Wschodniej i mówił, że to przyłączenie tych krajów chociażby do Unii Europejskiej to nie jest nic nadzwyczajnego, jest to wyraz sprawiedliwości dziejowej. Niemniej jednak Ojciec Święty, tu już naprawdę kończę, zwraca uwagę na to, że grozi właśnie po tych przemianach po 1989 roku, po upadku Związku Sowieckiego, nowe niebezpieczeństwo, a mianowicie właśnie laicyzacji. Między innymi mówił o tym w 1997 roku w Gnieźnie wobec także wiernych, ale także prezydentów Polski, Czech, Litwy, Niemiec, Słowacji, Ukrainy i Węgier. Czyż nie można powiedzieć, że po upadku jednego muru, tego widzialnego, jeszcze bardziej odsłonił się inny mur niewidzialny, który nadal dzieli nasz kontynent, mur, który przebiega przez ludzkie serca.
Nawet niewątpliwie osiągnięcia ostatniego okresu na polu gospodarczym, politycznym, społecznym nie przesłaniają istnienia tego muru. Jego cień kładzie się na całej Europie. Do prawdziwego zjednoczenia kontynentu europejskiego droga jeszcze daleka. Nie będzie jedności Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha. Ten najgłębszy fundament jedności przyniosło Europie i przez wieki go umacniało chrześcijaństwo ze swoją Ewangelią, ze swoim zrozumieniem człowieka i wkładem w rozwój dziejów ludów i narodów. Moglibyśmy jeszcze podać wiele takich przykładów oddziaływania Ojca Świętego na te ludy i kraje Europy Środkowo-Wschodniej, chociażby poprzez oddziaływanie na kościoły, tutaj przede wszystkim budowa organizacji kościelnej, tutaj w tych krajach postkomunistycznych, czy chociażby to, jak papież w pierwszych latach swojego pontyfikatu ogłosił Cyryla i Metodego współpatronami Europy jako tych przedstawicieli właśnie Wschodu wobec świętego Benedykta, który reprezentował Zachód. W każdym bądź razie zawsze starał się dowartościowywać Ojciec Święty zarówno te kraje Europy Środkowo-Wschodniej, jak też i kościoły, chociażby przez nominacje odpowiednie duchownych, którzy znajdowali swoje miejsce w odpowiednich dykasteriach watykańskich. Także chciał podkreślić znaczenie i żywotność kościołów w Europie Środkowo-Wschodniej. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy księdzu doktorowi Marcinowi. Czyż nie jest pasjonatem historii z takim łagodnym przekazem? Myślę, że to jest pytanie retoryczne. Ksiądz Marcin zwrócił uwagę na niezwykle jedną ważną rzecz, o której my wiemy, ale dobrze, że przypomniał, że święty Jan Paweł II doskonale rozeznawał rzeczywistość. Czytał znaki czasu i myślę, że wiedział od początku, bo tutaj żył, na naszej ziemi, polskiej ziemi, wiedział od początku, że system zbudowany na kłamstwie musi po prostu runąć, nie przetrwa. No i dziękujemy za to przypomnienie tego niezwykłego wołania z inauguracji pontyfikatu: otwórzcie drzwi Chrystusowi. Papież mówił: otwórzcie je na oścież, nie lękajcie się. Te słowa były słyszane w całym świecie, w całym Kościele, ale też myślę, że bardzo realistycznie zostały odebrane w bloku tym środkowo-wschodnim, w naszych krajach. Księże Marcinie, bardzo dziękujemy za to przesłanie, które wprowadza nas już tutaj w szczegółowe takie świadectwa i refleksje. To dzisiejsze spotkanie przeżywamy pod hasłem Przesłanie świętego Jana Pawła II do narodów Europy Środkowo-Wschodniej. A teraz rozpoczniemy taki panel wystąpień, wpływ osoby świętego Jana Pawła II i jego nauczania na narody. Chodzi o to, byśmy zastanowili się, każdy pewnie z naszych gości ma swoje refleksje nad percepcją, żywotnością, aktualnością i potrzebą sięgania do myśli świętego Jana Pawła II dzisiaj. I pierwszym naszym gościem jest ksiądz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Doskonale księdza arcybiskupa wszyscy znamy. Sekretarz świętego Jana Pawła II i papieża Benedykta. Ksiądz arcybiskup powie o tej żywotności przesłania świętego Jana Pawła II z perspektywy Ukrainy, tak bardzo boleśnie przeżywającej teraz wojnę, napaść Rosji właśnie na siebie. Papież spotkał się z narodem ukraińskim w 2001 roku. W czasie pielgrzymki nazwał Kijów matką słowiańskiego chrześcijaństwa w Europie Wschodniej. Światłością Ukrainy bądź ty, Kijowie, powiedział. Wtedy dziękował Ukraińcom za obronę Europy, cytuję, w niezłomnej i heroicznej walce przeciwko najeźdźcom. Jakże te słowa są aktualne
i jakże powinny wzbudzać w naszych sercach tę wdzięczność za to, co dzieje się dzisiaj na Ukrainie, za to bohaterstwo tego narodu. W czasie mszy świętej beatyfikacyjnej arcybiskupa Bilczewskiego i księdza Zygmunta Gorazdowskiego papież zaapelował, i to jest niezwykle ważne z naszej perspektywy polskiej, o pojednanie w narodzie ukraińskim, mówiąc, że czas już oderwać się od bolesnej przeszłości. Niech przebaczenie udzielone i uzyskane rozleje się niczym dobroczynny balsam w każdym sercu. Niech dzięki oczyszczeniu pamięci historycznej wszyscy będą gotowi stawiać wyżej to, co jednoczy, niż to, co dzieli. Księże arcybiskupie, bardzo proszę o zabranie głosu. Moi drodzy, wyznaczono mi dzisiaj bardzo obszerny temat, jakim jest żywotność przesłania świętego Jana Pawła II z perspektywy Ukrainy. Jest to temat obejmujący wiele aspektów życia. Można opracować go od strony politycznego odnoszenia się do nauki świętego Jana Pawła II. Można spojrzeć na niego od strony życia religijnego. Socjolodzy również mieliby wiele do powiedzenia. A co ja chcę powiedzieć? Zacznę od bardzo ważnego wydarzenia. Bez niego trudno będzie rozwinąć temat, ponieważ to jest fundament i przyczyna odkrywania osoby świętego Jana Pawła II w Ukrainie. 16 stycznia 1991 roku, kilka miesięcy przed ogłoszeniem niepodległości Ukrainy, które nastąpiło 24 sierpnia 1991 roku, papież ogłosił bardzo ważną decyzję, która zaważyła na losach współczesnej Ukrainy. Było nią odnowienie struktur Kościoła katolickiego i powołanie do życia naszej lwowskiej archidiecezji oraz przywrócenie struktury diecezjalnej w Żytomierzu i Kamieńcu Podolskim. Pierwszym metropolitą odnowionej archidiecezji został mianowany biskup Marian Jaworski, późniejszy kardynał. Do momentu tej nominacji był on administratorem apostolskim archidiecezji lwowskiej z siedzibą w Lubaczowie, to znaczy zarządzał tą częścią archidiecezji lwowskiej, która po II wojnie światowej pozostała w granicach Polski. Mianowano również wówczas pierwszych po wojnie biskupów. Dla archidiecezji ustanowieni zostali dwaj biskupi pomocniczy w osobach ojca Rafała Kiernickiego, franciszkanina konwentualnego, i księdza Marcjana Trofimiaka. Ordynariuszem w Kamieńcu Podolskim został mianowany ksiądz Jan Olszański, a w Żytomierzu ksiądz Jan Purwiński. W kolejnych latach powstały kolejne diecezje, których obecnie mamy 7. Decyzja ta bez cienia wątpliwości zwróciła uwagę całego świata na Ukrainę, a w niej na grono odważnych ludzi. Kapłanów, żyjące w ukryciu osoby zakonne oraz wielką rzeszę wiernych świeckich, którzy podczas komunistycznego prześladowania Kościoła i wiary podjęli pracę duszpasterską i troskę o losy Kościoła, stając się znakiem prawdy, sprawiedliwości, pokoju i prawości życia. To oni przechowali depozyt wiary, na którym można było odbudować wspólnotę Kościoła. Papieska decyzja sprzed 31 lat była ustanowieniem ich heroicznej postawy, uszanowaniem ich heroicznej postawy, z jaką bronili wiary i Kościoła. Dzisiaj jako wolna wspólnota Kościoła oddajemy należny im szacunek, pochylamy się nad świadectwem ich wiary, zdając sobie sprawę, że są fundamentem i kamieniem węgielnym, na którym budujemy współczesne życie Kościoła.
Dlatego powinniśmy być świadomi odpowiedzialności, jaka ciąży na naszych ramionach, aby nie zmarnować ich ofiary i poświęcenia. To jest nasza przeszłość i tożsamość. To jest nasze wczoraj, bez którego nie byłoby teraźniejszości ani przyszłości. Budujemy zatem wspólnotę Kościoła na mocnym fundamencie męczeństwa i poświęcenia tak wielkiej rzeszy świadków wiary. I nie wolno nam zmarnować tego dziedzictwa, gdyż wówczas Bóg mógłby zapomnieć o nas i odwrócić swoje miłosierne oblicze. To wydarzenie, o którym powiedziałem, legło u podstaw przesłania, jakie pozostawił nam święty Jan Paweł II. Można je określić słowem tożsamość. I bez wątpienia pamiętamy o tej decyzji. Pozwoli ona wracać do bardzo chlubnej historii nowożytnej wspólnoty Kościoła, którą otworzył przed światem nie kto inny, tylko święty Jan Paweł II. Zauważmy, że dokonał tego dla Ukrainy wtedy, kiedy jeszcze istniał Związek Radziecki i nie było niepodległej Ukrainy. Zatem powinniśmy cenić tę decyzję jako krok ku niepodległości. Poruszając się dalej w tym temacie, trzeba odnieść się do najważniejszego wydarzenia w historii Ukrainy, a mianowicie do pielgrzymki świętego Jana Pawła II 23 czerwca 2001 roku po przybyciu na Ukrainę podczas ceremonii powitalnej papież mówił: Przybywam do was, drodzy obywatele Ukrainy, jako przyjaciel waszego szlachetnego narodu. Przybywam jako brat w wierze, by objąć wszystkich chrześcijan, którzy wśród najcięższych udręk zachowali wierność Chrystusowi. Przybywam w miłości wyrazić wszystkim synom i córkom tego narodu o wszelkich kulturalnych i religijnych tradycjach mój szacunek i serdeczną przyjaźń. Pozdrawiam Ciebie, Ukraino, dzielny i nieustępliwy świadku przywiązania do wartości wiary. Ile wycierpiałaś, by bronić w trudnych czasach wolność wyznawania wiary. W tym krótkim fragmencie wypowiedzi papież przedstawił się Ukrainie jako brat w wierze, który chce objąć wszystkich chrześcijan. Wiemy dobrze, że patriarchat moskiewski protestował przeciw tej wizycie, ale papież nie protestował przeciw nim. W tym wydarzeniu pozostaje ciągle aktualne przesłanie, jakim jest jedność chrześcijan mimo istniejących różnic. Każda z dominacji ma swoją drogę, każda z denominacji ma swoją drogę i trzeba to szanować. W innym przypadku będziemy walczyć między sobą, a wówczas przestaniemy być Chrystusowi. Nie wiem, czy Ukraina pamięta o tych słowach i docenia ich odwagę. Przecież on przybył jako apostoł pokoju i pojednania. I tutaj można pozostawić Ukrainie kolejne słowo ku jej szczęśliwej przyszłości, a jest nim pojednanie. Jeszcze jedna bardzo znamienna wypowiedź. Padła ona we Lwowie i skierowana była do Kościoła Łacińskiego. Nie lękajcie się. Chrystus nie obiecuje łatwego życia, ale zawsze zapewnia nam swoją pomoc. Duc in altum. Wypłyń na głębię, Lwowski Kościele Łaciński. Pan jest z tobą. Nie lękaj się trudności, które także dzisiaj stoją na twojej drodze. Z Chrystusem odniesiesz zwycięstwo. Odważnie dąż do świętości. W niej kryje się niezawodna obietnica prawdziwego pokoju i postępu. Kościele Lwowski, idź naprzód z ufnością w imię Chrystusa, Odkupiciela świata i człowieka.
Te słowa to nie tylko fragment kazania, ale to swego rodzaju testament dla nas. Budować z Chrystusem i Jego Ewangelią, budować na Bożym prawie. W tym miejscu chciejmy sobie uświadomić, że ludność zamieszkująca terytorium Ukrainy od dziesięcioleci poddawana była ateizacji. Całe Podole i dalej na południe i wschód ten proces trwał od rewolucji bolszewickiej, a na pełną skalę od zakończenia I wojny światowej. Ten bowiem teren już po roku 1918 został włączony do Związku Radzieckiego. Po II wojnie światowej włączono ziemię zachodniej Ukrainy. Wszędzie tam była systematyczna walka z religią. Dla przykładu podam taką krótką statystykę. W archidiecezji lwowskiej do zakończenia II wojny światowej było ponad 1000 kościołów i kaplic, gdzie prowadzone było duszpasterstwo. Po wojnie natomiast w 4 województwach wchodzących w skład archidiecezji, czyli lwowskim, tarnopolskim, stanisławowskim, dzisiaj iwano-frankiwskim i czerniowieckim, czynnych było tylko 12 kościołów. I chociaż w czasie pielgrzymki było już czynnych około 200 kościołów, to jednak potrzeby były o wiele większe, a i obaw też nie brakowało. I to te słowa świętego Jana Pawła II wskazały kierunek. Nie lękajcie się, z Chrystusem odniesiecie zwycięstwo. Dzisiaj, kiedy trwa wojna, kiedy burzone są miasta i wioski, kiedy ginie tysiące istnień ludzkich i tyleż samo albo i więcej odnosi rany, a wielka rzesza ucieka, szukając bezpiecznego życia, te słowa są nadzieją i drogowskazem. Jeśli chcemy zwyciężać, to tylko z Chrystusem, to znaczy bez zemsty i nienawiści, ale solidarnym poczuciem odpowiedzialności. Zastanawiam się, czy ktoś poza nami, katolikami obrządku łacińskiego, pamięta jeszcze te słowa. My się często do nich odnosimy, bo jak wspomniałem, to swego rodzaju testament dla nas. Nie porzucamy tego przesłania, ponieważ jest ono mądrością. I w tym momencie przychodzi na myśl znów jedno słowo – odwaga. Moi drodzy, tak właśnie widzę w maleńkim wycinku żywotność przesłania świętego Jana Pawła II z perspektywy życia w Ukrainie. Jest jeszcze wiele przed nami do zrobienia, aby to przesłanie utrwaliło się w świadomości wszystkich. Czy jednak się to uda, tego nie wiem. Wiem jednak, że należy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby przynajmniej te trzy drogi, tożsamość, pojednanie i odwaga, przetrwały nie tylko na papierze, ale przede wszystkim w codziennym życiu. Wierzę, że każda trudność, każde cierpienie, również to związane z wojną, zwraca naszą uwagę na drugiego człowieka, na tego, który jest obok nas, na jego cierpienie, a to przyczyni się do zbliżenia i pojednania między ludźmi oraz uzmysłowi nam, co w życiu jest najistotniejsze. Dziękuję za uwagę. Bardzo dziękujemy księdzu arcybiskupowi. Ta synteza, która wybrzmiała na koniec, tożsamość, pojednanie i odwaga, myślę, że znakomicie streszcza to, co gdzieś tam trwa w sercach i dzisiaj zwłaszcza w sercach i narodu ukraińskiego, i Polaków żyjących na Ukrainie. Ja kiedyś miałem możliwość duszpasterzowania jako diakon. Ksiądz arcybiskup Ignacy Tokarczuk pierwszy raz wtedy posłał diakonów, by
w ramach praktyki wyjechali na Ukrainę do tamtych wspólnot. To był 90 rok, 32 lata temu. Wówczas Ukraina nie była jeszcze niepodległym państwem. Ale co uderzało wówczas? Ta wiara, która przetrwała w sercach ludzi, pomimo tego reżimu, gdzie mordowano ludzi, niszczono kościoły, zamieniano je na muzea. I myślę, że Jan Paweł II, który tam był na początku tego tysiąclecia, ożywił tę wiarę i miejmy nadzieję, że ta wiara przetrwa i żywotność przesłania Jana Pawła II będzie wciąż wpływać na i tożsamość, także i to pojednanie i odwagę Ukraińców. Teraz jeszcze może dla ogólnego takiego spojrzenia powiem, że mamy jeszcze wystąpienie pana doktora Pawła Maciali. Szukam go wzrokiem. Panie doktorze, zapraszamy tutaj. Pan doktor powie o żywotności przesłania świętego Jana Pawła II z perspektywy Słowacji. I później będzie kwadrans przerwy, a po przerwie czekają nas wystąpienia pana profesora Macieja Szymanowskiego, który powie o żywotności przesłania z perspektywy Węgier i nawiąże też do pani tekstu pani Teresy Warowskiej, to później powiem. Pan, nasz redaktor Goran Andrianicz powie o tej żywotności przesłania Jana Pawła II z perspektywy Chorwacji i pani Lucję Szymanowska, małżonka pana profesora, powie z perspektywy Czech o żywotności, a dopełni naszych tutaj tych świadectw wystąpienie księdza arcybiskupa Józefa Michalika, który powie o żywotności przesłania świętego Jana Pawła II z perspektywy Kros na archidiecezji przemyskiej i Polski. Panie Pawle, już zapraszam, tylko dwa słowa jeszcze wprowadzenia. Otóż święty Jan Paweł II był na Słowacji 3 razy. Słowacy zawsze czuli miłość do papieża, bo czuli, że papież też darzy ogromnym szacunkiem naród słowacki i zna wiarę Słowaków. I wiedział też doskonale, jakich cierpień doświadczali słowaccy katolicy w czasach komunizmu. Wiedział też, jak wielkim kultem Słowacy darzą świętych Cyryla i Metodego i jak ważne są dla nich pielgrzymki do sanktuariów maryjnych. Myślę, że te pielgrzymki nie tylko, że ożywiły wiarę w narodzie słowackim, ale zapisały się na trwałe. Panie Pawle, zapraszam. Dziękuję bardzo, czcigodny księże prałacie też i za to wprowadzenie, bo ja trochę w inny sposób ująłem tą żywotność nauczania świętego Jana Pawła. Aktualnie jestem parafianinem parafii pod wyznaniem świętego Jana Chrzciciela w Prolniku Czerwonym w Krakowie. Jestem ogromnie mocno powiązany z środowiskiem polskim i chcę się podzielić tym, co uważam za w tej chwili za bardzo aktualne. Też, żeby trochę i sam siebie wzmocnić w tych trudnych czasach myślami nawiązującymi do świętego Jana Pawła i też tak razem wspólnie dzielić się. Jak chodzi o Słowację, co osobiście mnie ogromnie zmieniło życie, to personalizm chrześcijański. A dziś ja pragnę w ujęciu personalistycznym poruszyć dwa wątki, które dotyczą pontyfikatu świętego Jana Pawła. Pierwszy dotyczy kryzysu wiary, drugi oddaniu hołdu pracy rolnika w homilii świętego Jana Pawła w Krośnie.
Podkreślam personalizm i wracam do tych moich słów, bo to na Słowacji, w Bańskiej Bystrzycy, po raz pierwszy w obecności świętego Jana Pawła w słowach powitania poprzez ówczesnego biskupa bańsko-bystrzyckiego, sługi Bożego Rudolfa Balázsa, publicznie zabrzmiało pojęcie personalizm chrześcijański. Ojcu Świętemu był też złożony dar personalizmu chrześcijańskiego. Ksiądz profesor Bartnik komentował to słowami, że zdarzył się cud, że się święty Jan Paweł tego doczekał. Była to 102. podróż apostolska świętego Jana Pawła. Był to też taki trochę mój jakby cud osobisty, bo zostawiłem zawód, pracowałem w Instytucie Archeologii a Słowackiej Akademii Nauk. Po zapoznaniu z księdzem profesorem Bartnikiem poświęcałem całe lata poszukiwaniu odpowiedzi na tematy korzeni współczesnego kryzysu, kryzysu wiary i już wymienionymi dwoma wątkami chcę się podzielić taką krótką refleksją. Wątek kryzysu wiary. Na początku pozwalam sobie zacytować pewien tekst. Nigdy ani w naszych czasach, ani w przeszłości niczego nie było tyle, co dzisiaj u chrześcijan, podobnych przyczyn hańby i grzechów. Brak nam wprawdzie sił, by zatrzymać tą lawinę, ale jest obowiązkiem człowieka pobożnego i to nie małym, nienawidzieć tego i wstydzieć się tego. Koniec cytatu. Mamy wrażenie, że słowa te odnoszą się do naszej obecnej sytuacji. Ale tymi słowami określa w IV wieku święty Grzegorz z Nazianzu ówczesną sytuację w Kościele. Analogia ze współczesnym kryzysem wiary dowodzi, że z każdej sytuacji, w której znajduje się Kościół, nawet najbardziej skomplikowanej i jakby beznadziejnej, istnieje wyjście a Kościół zostaje odnowiony i wzmocniony. Autor tych słów, święty Grzegorz z Nazianzu, razem z innymi ojcami kapadockimi, stanęli w obronie Kościoła Chrystusowego w taki sposób, że Kościół wyszedł z kryzysu na tyle wzmocniony, że w tradycji przypisano im miano ojców Kościoła. Gdzie poszukiwać korzeni współczesnego kryzysu wiary? Czy można znaleźć klucz do rozwiązywania kryzysu wiary w nauczaniu świętego Jana Pawła? Gdzie powinniśmy doszukiwać się zrozumienia tego, co się dzieje na Słowacji, w Polsce, w Czechach, w Europie z wiarą chrześcijan? Święty Jan Paweł już jako młody kaplan w 1949 roku rozeznal i określił powody dechrystianizacji Europy Zachodniej. Po podróży do Francji, Belgii i Holandii w reflexii o stanie życia katolickiego zlaicizowanej Francji, ten tekst, rękopis został opublikowany w tygodniku powszechnym dopiero w roku 2002, pisze, cytuję, o wykańczaniu się, wygaszaniu złóż życia chrześcijańskiego. Jest ono stopniowe, długo utrzymuje się w pozorach, ludzi tymi pozorami w końcu odsłania się całej swojej pustce. Te złoże wygaszania postarano się nawet dokładnie rozgraniczyć i pookreślać. Katolicyzm oderwany od właściwych sobie źródeł życia nadprzyrodzonego utrzymuje się jeszcze jako pewien styl kultury, w końcu i to zanika. Koniec citatu. Fala tej samej laicyzacji dociera do nas, paradoksalnie dzięki totalitarnemu systemowi komunistycznemu z kilkudziesięcioletnim opóźnieniem wraz z haslami dotyczącymi wolności i praw człowieka, a nie tylko. Ksiądz Karol Wojtyla w 1949 roku podkreśla, że ówstan życia katolickiego, którego doświadczył, cituje, nie sposób bowiem ujmować jako obraz ruiny katolicyzmu,
jakby to w pierwszej chwili mogło się narzucać przy pobieżnym rozważaniu owego splotu zagadnień. Obraz życia katolickiego nigdy i nigdzie nie może być tak całkowicie jednostronny i beznadziejny. Katolicyzm nigdy nie może się pojawiać jako całkowita ruina, jako bezwzględne rozdarcie. Zawsze skądś ukaże się dodatni odpowiednik procesów rozkładowych. Koniec citatu. I ukazał się w pontyfikacie świętego Jana Pawła, autora owych słów. Według świętego Jana Pawła korzeniem ludów Europy jest chrześcijańska koncepcja człowieka w teologii greckiej pogłębiana przez świętego Augustyna i umiłowana przez świętych Cyryla i Metodego. Nie jest przypadkiem, że Karol Wojtyła już jako krakowski biskup pomocniczy w 1959 roku proponował komisji przygotowawczej Soboru Watykańskiego II, aby personalizm chrześcijański stał się kluczem doktryn Soboru. Treść książki Osoba i czyn kardynała Karola Wojtyły, która stanowi fundamentalne dzieło personalizmu chrześcijańskiego, dojrzewała w atmosferze Soboru. Święty Jan Paweł zgodnie z myślą świętego Pawła Apostola jesteśmy z rodu Bożego stworzeni na obraz Boży, to znaczy z perspektywą uczestniczenia w Bożej naturze, w życiu wewnętrznym Boga, doskonale opanował temat osoby ludzkiej jako teolog i jako filozof. Też nie jest przypadkiem, że pierwszą encykliką świętego Jana Pawła była encyklika Redemptor Hominis, w której pisze, cytuję, człowiek jest pierwszą drogą, po której winien kroczyć Kościół w wypełnianiu swojego posłannictwa, jest pierwszą i podstawową drogą Kościoła, drogą wyznaczoną przez samego Chrystusa, drogą, która nieodmiennie prowadzi przez tajemnicę wcielenia i odkupienia. Pontyfikat, nauczanie świętego Jana Pawła jest realizmem wiary. Święty Jan Paweł wprowadzał w świat, z którym obcował. Nie ma chyba lepszego określenia jego pontyfikatu. Posługi biskupiej i kapłańskiej, nauczyciela uniwersyteckiego, jakiego użył w swoich wspomnieniach o świętym Janie Pawle ksiądz profesor Tadeusz Styczeń, sługa Boży, najpierw uczeń kardynała Karola Wojtyły, a później jeden z jego najbliższych współpracowników i priaciół, i które już wymieniłem i wymienię jeszcze raz. Wprowadzał świat, z którym obcował, ale go nie narzucał. Był przede wszystkim przewodnikiem, który umożliwiał zobaczenie tego świata własnymi oczami i przyjęcie go lub nie na swój własny niejako rachunek. Nauczanie świętego Jana Pawła, jego pontyfikat jest integralnie budowany na personalistycznej wizji człowieka jako obrazu Boga. Bez jej opanowania nie można zrozumieć głębi nauczania świętego Jana Pawła, uzasadnienia jego nauczania w kwestii prawdy, etyki normatywnej i właściwej wolności, która może istnieć tylko w oparciu o prawdę i etykę normatywną. Wielkie problemy współczesnego świata i Kościoła. Współczesny Kościół posługuje się kartezjańską nauką, która nie zna, bo nie ma definicji człowieka. Na odwrót, temat osoby ludzkiej uważa za naukowo pokonany, nauka nie uznaje faktu prawdy obiektywnej, etyki normatywnej i tak dalej. Bez zrozumienia zasad osobowości, personalistyczne idei osoby i jej zastosowania w nauczaniu chrześcijańskim. Będziemy oderwani od właściwych sobie źródeł życia nadprzyrodzonego, będziemy pozbawieni perspektywy uczestniczenia w naturze Boga, w życiu wewnętrznym Boga. Tą istotną relację człowieka ze swym Stwórcą i Zbawicielem święty Jan Paweł przedstawiał w 1983 roku, cytując wielkiego wschodniego konwertytę
Iwanowa poprzez symboliczną historię Antajosa. Cytuję, mocno czuję, jak siła Polski wzrasta, jak siła Antajosa, poprzez kontakt z jej religijnymi korzeniami i jak się wyczerpuje, gdy słabną kontakty z nimi. Antajosin Boga morza i bogini ziemi był niezwyciężonym bohaterom, dopóki Herkules nezauważil, že kdy Antajos je zvyčerpaný, to odpočíva na lone matky žemi, skąd čerpie šivy. Vúčas uniosol go nad žemi i trzymal go v takej pozícii, dopóky neumar. Európa je zvyčerpaná, bez kontaktu se svými kořeňami religijnými tráči svoje šily. Ešte kontakt s nimi nezostane odnovioný i utřimaný. Národy naše zginou pújdom šeškou zlaicizovanej i nie tylko Francji. Pobożność ludowa katolicyzmu przy całej swojej dobroczynności nie powstrzyma procesu dechrystianizacji Europy, jak to swego czasu bardzo trafnie określił kardynał Camillo Ruini. Teraz pozwólcie kilka uwag na temat godności rolnika i wsi, temat często podejmowany przez świętego Jana Pawła w homiliach encyklice Laborem Exercens, też homilii w Krośnie. Tu powiedziały te słowa, pragnę dzisiaj podczas kanonizacji Jana z Dukli, syna tej ziemi, oddać hołd pracy rolnika. Pragnę oddać hołd miłości rolnika do ziemi, bo ta miłość zawsze stanowiła mocny filar, na którym opierała się narodowa tożsamość. Dzisiaj w czasach wielkich przemian nie wolno o tym zapominać. Pozostańcie wierni tradycjom waszych ojców. Tak bardzo jesteście podobni do ewangelicznego siewcy. Szanujcie każde ziarno zboża kryjące w sobie cudowną moc życia. Uszanujcie również ziarno Słowa Bożego. Niech z ust polskiego rolnika nie znika to piękne pozdrowienie. Szczęść Boże, niech będzie pochowany Jezus Chrystus. W nich zawarta jest nasza chrześcijańska godność. Nie dopuśćcie, aby ją wam odebrano, bo próbuje się to robić. Gdzie sięgają korzenie dawnej wielkiej godności rolnika, którą trzeba utrzymać? Święty Cyril na lożu śmierci wypowiedział oto takie słowa do swojego brata Metodego, który chciał powrócić do ojczyźnianej Grecji. Cytuję, oto bracie, byliśmy parą w zaprzęgu, jedną bruzdę ciągnąć, a teraz ja padam u zagrody dnia swego dokonałszy. Ty zaś bardzo lubisz górę Olimp, przecież nie porzucaj dla tej góry nauczania naszego. Koniec cytatu. Święty Cyril misję ewangelizacyjną ze swym bratem u Słowian traktował w języku symbolicznym jako orkę, przygotowywanie ziemi pod zasiew, kultywowanie pola człowieka. Człowiek Adam w języku hebrajskim Adamach, to znaczy wzięty z ziemi jako pole do kultywowania. Człowiek z prochu ziemi za pośrednictwem Słowa Bożego sam siebie kultywuje, przetwarza, usuwa chwasty grzechu, karczuje ciernie umysłu, miłością zmiękcza twarde serca, żeby mógł przyjąć zasiew Słowa Bożego, który przyniesie obfite plony. Polem do kultywacji jest Adam, każdy człowiek na tym świecie. Jest do tego wyzwany, a siewcą jest nowy Adam, czyli Jezus Chrystus. Władcy narodów słowiańskich Europy Środkowej, którzy wraz ze chrztem przyjęli obowiązek rządzenia swymi narodami według Ewangelii, narodów wybranych królewskich, z godnością spółdziedziców Królestwa Bożego, przyswoili sobie ten chrześcijański symbol orki. Dlatego w legendach o pochodzeniu rodów królewskich, przemyślidów, piastów czy książat karyńskich mówi się o tym, że byli oraczami, rolnikami. Autorytet władzy, system sprawowania władzy, edukacja, sztuka, lecz także władza sądowniczna służyli w celach kultywacji człowieka w duchu Ewangelii, według Ewangelii.
Rolnictwo stało się typem, kategorią, językiem religii. To symboliczne słownictwo znajdziemy w wielu miejscach Pisma Świętego. Rolnik jest wiecznym obrazem Boga, Stworzyciela, dawcy życia i żniwiarza świata. Święta jest orka, święty jest zasiew, święte są żniwa, święty jest chleb. Ciekawym jest, że w mowie pochwalnej na cześć świętych Cyrila i Metodego narody słowiańskie porównywane są do robotników zatrudnianych do pracy w winnicy w ostatniej godzinie. Cytuję, nasz czas, nasze dni są bowiem jakby nowym szczególnym etapem pedagogii Bożej skierowanej do pracowników ostatniej godziny. Z grona tych narodów słowiańskich z Polski Bóg wybrał następcę świętego Piotra, kardynała Karola Wojtyle, świętego Jana Pawła. Co może symbolicznie wyrażać określenie narodów słowiańskich jako pracowników winnicy ostatniej godziny? Co w tym kontekście znaczy pontyfikat świętego Jana Pawła, syna narodu polskiego? Świat rolnika jest światem harmonii. Czy nie istnieje pilna potrzeba przywrócić harmonię światu, który trwa w chaosie? Romano Guardini w latach 50. przewidywał, że koniec czasów nowożytnych będzie chaosem w samym centrum stworzenia. Jak chodzi o Polskę, czy wiersze Juliusza Słowackiego, teksty Adama Mickiewicza są wytworami romantyzmu alebo echem z Wieczernika Jerozolimskiego. Ksiądz prałat Ferdynand Machaj był wikariuszem księdza Hlinki w Różomberoku, gdzie mieszkamy. W kazaniu na wniebowstąpienie pańskie 10 maja 1945 roku użył jednoznacznych, radykalnych słów. Cytuję. Był to czas końca wojny. Całemu światu ogłosimy uroczyście, że po wylaniu krwi na wszystkich pobojowiskach świata, po zapełnieniu męczennikami wszystkich obozów koncentracyjnych, po złożeniu ofierze na oltarach ojczyzny milionów istnień ludzkich, mamy jedno szczerze życzenie, jedno niezłomne postanowienie, że będziemy Polską. Uboga wprawdzie obrabowana, wymordowana, zhańbiona, zmasakrowana, ale bohaterska, po chrześcijańsku radykalna, ewangelicznie, demokratycznie Polska. Chcąc, niechcąc, przypominają się słowa Mickiewicza, cytuję prałata Machaja, Polska musi być początkiem nowego świata, inaczej niepotrzebna by była. Co to znaczy? Romantyzm czy echo Wieczernika? Czy to nie jest wyrażone w zawołaniu świętego Jana Pawła podczas jego pierwszej mszy świętej posłudze papieża? Już wspominane słowa, znane słowa, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Mam nadzieję, że nie zrobię niczego niestosownego w odniesieniu do świętego Jana Pawła. Jak powtórzę, trochę uzupełnione, zaktualizowane jego słowa, co by może dziś powiedział: Polsko, kochana ojczyzno moja, nie zwlekaj otworzyć w tych dramatycznych czasach ludzkości drzwi Chrystusowi. Postaw wszystko na Marię, tak jak to robili całe generacje Polaków. W najtrudniejszych czasach swojej historii, jak to robił w czasach przełomu błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński. Królowa Polski, Częstochowska Matka Boża, mówi do was te same słowa, które powiedziała w Kanie Galilejskiej. Zróbcie wszystko, co wam mówi Jezus. Dziękuję za uwagę. Bardzo dziękujemy za to wystąpienie i za te dwie części. Pierwszą można by stwierdzić, można by ująć w tych słowach, które tu słyszeliśmy, że święty Jan Paweł II wprowadzał ludzi wiernych w świat, z którym obcował, czyli w świat wiary. Wprowadzał
ale nie narzucał. My wiemy, że był zawsze delikatny, a zarazem bardzo wymagający. I też dziękujemy panu doktorowi za to przypomnienie o tej godności pracy rolnika, o tych, którzy żywią i bronią, że święta jest ziemia, święta jest orka, święte jest ziarno, najświętsze jest ziarno Słowa Bożego i że święty jest chleb, a najświętszy ten, który tutaj jest na ołtarzu pańskim. Bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, proponuję dla takiego złapania oddechu kwadrans, 20 po 16 się tu spotkamy. Niech nikogo z nas nie zabraknie, bo widzimy, jak niezwykle ciekawe są te wystąpienia. Można skorzystać z toalet w dolnej części kościoła, przejść przez zakrystię albo od strony zewnętrznej. Zapraszamy na 20 po 16, bo czekają nas jeszcze zgrabne 4 wystąpienia.
Myślę, że powoli dojdą uczestnicy, którzy są na zewnątrz. Proszę Państwa, w drugiej części kontynuujemy nasze refleksje. Za chwilę zaproszę tutaj pana profesora, doktora habilitowanego Macieja Szymanowskiego, który jest dyrektorem Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej imienia Wacława Felczaka. Jesteśmy pełni podziwu dla też dorobku naukowego pana profesora i muszę powiedzieć, że pan profesor jest też takim dobrodziejem wielu stypendystów. Panie profesorze, proszę o to swoje przedłożenie poświęcone żywotności przesłania świętego Jana Pawła II z perspektywy Węgier. Przedłożenie, które będzie ubogacone też tekstem pani Teresy Warowskiej, polskiej hungarystki i tłumaczki z języka węgierskiego. Pani Warowska jest doktorem literaturoznawstwa. Jest też autorką licznych przekładów z literatury węgierskiej. Ja na samym początku tylko powiem, że święty papież Jan Paweł II był na Węgrzech dwukrotnie w 1991 roku i w 1996 roku był przyjmowany z wielką sympatią, jaką po prostu darzony jest nasz naród i był też pierwszym papieżem w historii, który odwiedził Węgry. Panie profesorze, bardzo proszę. Ekscelencje, drodzy zgromadzeni, uruchomię swój stoper. Mam nadzieję, że pan profesor Paweł Maczala jest jeszcze z nami. Jeżeli nie, to pod jego nieobecność nawiążę jednak do jego referatu. Tutaj jest taka kawiarenka blisko nas i tam odczytałem, to jest kawiarenka Papa i odczytałem chrzciny, komunie, jubileusze, urodziny, imieniny, stypy. W 6 punktach całe życie ludzkie jest tam napisane w formie reklamy. Miałem takie wrażenie, kiedy słuchałem mojego znakomitego kolegi, pana doktora Pawła Maczale, że trochę się skoncentrował na tych stypach. A ja tylko chciałem przypomnieć, że nigdy jeszcze nas chrześcijan tylu na świecie nie było jak w tej chwili. I liczba chrześcijan rośnie na świecie, również rzymskich katolików, o kilkanaście milionów rocznie. A jak byłem ostatnio w podróży w Brnie na mszy świętej niedzielnej późnej o 20:00, na mszy po słowacku, to kościół był pełen młodzieży słowackiej, młodych Słowaczek i Słowaków rozradowanych swoją miłością do Pana. Nie miałem wrażenia, że jakiś kryzys wśród młodzieży słowackiej ma miejsce. Drodzy Państwo, pani Teresa Warowska nie mogła przybyć i wygłosić swojego referatu. Za nie mogła. Poprosiła mnie, to dla mnie zaszczyt, że w kilku punktach będę mógł przeczytać fragmenty i odnieść się w kilku punktach do jej referatu, który jest dosyć obszerny i pozwolę sobie potem na ręce księdza Edwarda przekazać całość. Tytuł tego referatu to jest Dwie pielgrzymki papieża Jana Pawła II na Węgry. Faktycznie święty Jan Paweł II dwukrotnie był na Węgrzech jako papież. Wcześniej kilkukrotnie był jako turysta, czy po prostu osoba, która chciała odwiedzić z innych powodów półsłużbowo Węgry, czy odwiedzała raz polskich robotników w Hajdu Suboslu, którzy tam budowali w latach 70. jeszcze miejscową cukrownię, a kilkukrotnie w takim pięknym miejscu pielgrzymkowym, maryjnym w Mariopucz. Pielgrzymka Jana Pawła II jako papieża na Węgry odbyła się w 91 roku. Była czterodniowa. Pani Teresa Warowska pisze, podkreśla we wstępie do swojego referatu, że było to nadzwyczajne wydarzenie, ponieważ kontakty
Budapesztu, z Watykanem nie były najczęstsze w całej tysiącletniej ponad historii chrześcijaństwa na Węgrzech, choć odwołuje się do bardzo dwóch charakterystycznych momentów, o których też powinniśmy jako Polacy szczególnie pamiętać. My się tego nie do końca uczymy w naszych szkołach, ale Węgrzy młodzi uczą się w swoich przedszkolach nawet już, że ta korona, którą otrzymał późniejszy święty Stefan, pierwszy król, założyciel państwa węgierskiego, to była korona pierwotnie przeznaczona dla naszego króla Jana Chrobrego, który musiał potem jeszcze czekać 25 lat kolejnych na koronę, na uznanie swojego państwa ze strony Watykanu. Ale podobno papieżowi Sylwestrowi II wówczas, papież Sylwester II miał wówczas taki sen, że tę koronę to jednak da Węgrom, ale pod warunkiem, że nigdy nie podniosą ręki oręża na Polskę i Polaków, z czego się Węgrzy całkiem dobrze wywiązali w ciągu tych tysiąca lat. A druga rzecz, o której warto pamiętać, to jest to, dlaczego biją dzwony w każde południe. 1456 rok, odsiecz Belgradu. Odsiecz Belgradu, wielkie zwycięstwo oręża węgierskiego nad Turkami, przy sporych posiłkach również rycerstwa z Polski i z Czech. Od tego momentu papież Kalist III kazał bić w dzwony w każde południe w całym chrześcijańskim świecie, co ma zresztą do dzisiaj miejsce również w Polsce. Wracając do tej pielgrzymki pierwszej, 1991 rok, sierpień, bardzo szczególna pielgrzymka. Papież przybywa z Częstochowy, ze Światowych Dni Młodzieży, a jednocześnie kończy się ta pielgrzymka w cieniu wydarzeń w Moskwie, puczu Janajewa. Pielgrzymka przeszła do historii z kilku powodów. Na pewno z powodu odnowienia aktu ofiarowania Węgrów Marii, na pewno z uwagi na to, iż podczas tej pielgrzymki papież spotkał się z przedstawicielami również innych religii mojżeszowej, z Kalwinami w Debreczynie, ale również z przedstawicielami innych narodów lub obywateli państw sąsiednich, czyli z Rumunii, z Podkarpacia, czy z Zakarpacia, jak często mówimy, czyli z Rusi Karpackiej, ze Słowacji, trochę w mniejszej ilości, jeśli chodzi o Wojwodinę, o Jugosławię ówczesną, która już była w stanie wojennej gorączki. Było też spotkanie z Polonią, był apel jasnogórski. Ta pielgrzymka była bardzo obficie transmitowana przez środki masowego przekazu. I ona była poprzedzona bardzo ciekawym listem do Węgrów. Takich listów święty Jan Paweł II skierował do Węgrów 4, pierwszy już w grudniu 1978 roku, ale ja zacytuję tylko fragment z tego ostatniego, poprzedzającego bezpośrednio tę pierwszą pielgrzymkę. Fragment tego przesłania do narodu węgierskiego. Już dziś zwracam się do was, walczcie dalej, trwajcie w jedności i nie dopuśćcie do się przemocy. Nie sięgajcie po narzędzia niesprawiedliwości. Twórzcie społeczeństwo, którego podstawą jest przebaczenie, sprawiedliwość i pokój. Tutaj pobrzmiewa troska papieża o młodą Republikę Węgierską, o ten czas z jednej strony demokratycznych wyborów do parlamentu, do samorządu, a z drugiej strony wielu niepokojów społecznych, no i takiego ogólnego zapytania, co będzie dalej, chociażby w związku z kryzysem ekonomicznym ówczesnym. Pani Teresa Borowska wyróżnia w kilku punktach, co dały obie pielgrzymki i listy i obecność papieża Jana Pawła II Węgrom. Pisze dokładnie w ten sposób. Wielu ludzi właściwie po raz pierwszy miało możliwość i odwagę zademonstrować swoją przynależność do chrześcijaństwa. To, że ludzie mogli się wyjść na ulicę, policzyć się, wyprostować, modlić publicznie, było wielkim i niespotykanym przeżyciem dla milionów Węgrów w roku 91. Papież został odebrany jako ten, który mówi do nas, do Węgrów, jako ktoś, kto uważa się za rodaka, kto dzieli
z Węgrami swój los. Tu też trzeba przyznać i podkreślić to, że bardzo często w swoich wypowiedziach, w swoich kazaniach Jan Paweł II często sięgał też po analogie z historią Polski. Przypominał takie postacie jak święta Jadwiga, święta Kinga. Te elementy historii Polski, które są jednocześnie historią Węgier, które nasze narody łączą. Drugim punktem, drugą rzeczą, którą wyróżnia pani Worowska i stawia bardzo wysoko, jeśli chodzi o ten dorobek tych pielgrzymek, to jest to, że powstały nowe wspólnoty, ruchy chrześcijańskie, zwłaszcza wśród młodzieży, zarówno jako kopie pewnych rozwiązań już wówczas bardzo aktywnych w takich krajach jak Francja czy Niemcy, jak czysto rodzime przedsięwzięcia. A trzeci element, który bardzo podkreśla w swoim referacie, to jest to, że doszło do pojednania między wyznawcami katolicyzmu i kalwinizmu. Kalwinów jest stosunkowo niewiele na Węgrzech, to jest około 12-13% populacji. Z drugiej strony są to osoby bardzo aktywnie zaangażowane w życie publiczne. Nie zdradzę wielkiej tajemnicy, jak powiem, że obecnie rządzący, najważniejsi politycy węgierscy z premierem Viktorem Orbanem, z prezydentem państwa, z szefem parlamentu, to są właśnie kalwini, to są osoby wyznania kalwińskiego. I jeszcze bezpośrednio przed papieską wizytą pielgrzymką w Budapeszcie w 1991 roku odzywały się takie głosy ze strony kalwińskich duchownych również. Kto w ogóle papieża zaprosił do Debreczyna? Debreczyn to jest taki kalwiński Rzym na Węgrzech. Po czym już po pielgrzymce premier państwa mówił, Józef Antol mówił, to było wielkie wydarzenie narodowe ponad podziałami wyznaniowymi, święto wszystkich Węgrów, albowiem więzi papiestwa z naszym krajem liczą się od czasów, kiedy katolicyzm czy kalwinizm jeszcze przecież nie działały odrębnie. Drodzy państwo, wyczerpałem swój czas, bardzo dziękuję. Gdyby były jakieś pytania, bardzo chętnie postaram się na nie odpowiedzieć. Całość referatu przekazuję na ręce księdza prawaca. Dziękuję za uwagę. Przyślę oryginał. Bardzo dziękuję panie profesorze za to wystąpienie i też za te linie, które wskazała pani Teresa Warowska, ale wiemy też, że pan doskonale zna Węgry i te klimaty, które tam są i które też towarzyszyły pielgrzymkom ojca świętego Jana Pawła II. My zawsze mamy problemy z węgierskim, z dogadaniem się. Ja może, żeby tak spuentować, taki ludzki wymiar podejścia Jana Pawła II do Węgrów przytoczę. Attila Szalai, węgierski przyjaciel Polaków, laureat Nagrody Świadek Historii Instytutu Pamięci Narodowej z 2019 roku, tak wspomina spotkanie z Janem Pawłem II 16 czerwca 1999 roku, do którego doszło przy okazji kanonizacji świętej Kingi w Starym Sączu. Pisze tak. Papież wezwał mnie do siebie, żeby przećwiczyć tekst, który chciał powiedzieć po węgiersku. Czytał fonetycznie zapisany tekst węgierski, a ja poprawiałem jego wymowę. Trwało to jakieś 20 minut. W końcu po węgiersku podziękował mi za pomoc i pobłogosławił. Ojciec Święty, dodaje, widział, w jakim jestem stanie. Ponownie się uśmiechnął i powiedział: oj, dobry panie, dlaczego pan się tak przejmuje? Papież też jest tylko człowiekiem. Cały święty Jan Paweł II i jego takie ludzkie podejście. Bardzo dziękuję za to wystąpienie i teraz zapraszam pana Gorana Andrianicza, komentatora i publicystę między innymi Tygodnika Sieci i portalu wpolityce.pl. Ja przyznam się, że regularnie czytam teksty pana redaktora. W ogóle dziękuję za nie, za niezwykle trafne oceny związane z życiem Kościoła i też tą rzeczywistością
na polskiej i chorwackiej ziemi. Z tych tekstów też dodam, bije wielka miłość do Kościoła. Proszę Państwa, Jan Paweł II no, miał swoje związki z Chorwacją już przed wyborem na papieża. Jako arcybiskup krakowski w latach 70. XX wieku gościł w Krakowie wieloletniego zagrzebskiego arcybiskupa Frejana Kucharicza oraz chorwackiego kardynała Franja Sepera. A w pierwszym roku pontyfikatu już zauważył naród chorwacki i serdecznie się do niego odniósł, mówiąc: drodzy moi Chorwaci, papież was kocha i przyjmuje do siebie. Papież was błogosławi. I później było niezwykłe wsparcie na początku lat 90., gdy trwała wojna na Bałkanach. No i trzeba przyznać, że bardzo Watykan uznał niepodległość Chorwacji wcześniej niż wspólnota europejska. Panie redaktorze, zapraszam. Ja bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za zaproszenie, bo my Chorwaci jesteśmy bardzo wdzięczni świętemu Janu Pawłu II i jestem szczęśliwy, że mam takie okazje trochę tej wdzięczności tutaj wyrazić. Żyję w Polsce i mieszkam w Polsce i pracuję jak dziennikarz już półtora roku. Mówię polskim językiem, bo żona jest Polką. A wiemy, jak to jest w kontekście narodów słowiańskich z dominacją kulturową polskiej, także żartuję, bo żona też mówi po chorwacku, nawet lepiej niż ja po polsku, co akurat nie jest aż tak trudne. Powiem tak, dla katolików w Chorwacji, nie tylko dla katolików, ale całego społeczeństwa, pontyfikat świętego Jana Pawła II był ważny dosłownie od pierwszego dnia. Podobnie jak w innych kościołach, które cierpiały represje reżimów komunistycznych, w tym 1978 roku, nominacja Polaka na papieża została w Chorwacji przyjęta jako znak nadziei. Chorwacki historyk kościoła Miroslav Akmadža w swojej monografii o kardynale Franju Kuchariću, arcybiskupem Zagrzebia w latach 1969 do 1997 roku, tak pisze o reakcjach w ówczesnej socjalistycznej Republice Chorwacji na wybór arcybiskupa Krakowa Karola Wojtyły na papieża. Wybór kardynała Wojtyły z Krakowa na papieża był wielką niespodzianką dla całego świata, a zwłaszcza dla reżimów komunistycznych w Europie Wschodniej. Wybór wzbudził zaniepokojenie wśród reżimów komunistycznych, świadomych, jak mocny będzie nowy religijny, ale i narodowy entuzjazm wiernych w Polsce, podobnie jak w innych krajach komunistycznych. I tak właśnie stało się w Chorwacji. Akmadža zauważa, że Kucharić dobrze znał Wojtyłę. Był, jak tu już wspominane, był u niego gościem w Krakowie. Spędziły kilka dni podczas wizyty Kucharicza w Polsce w maju 1978 roku. To było zaledwie kilka miesięcy przed wyborem kardynała na papieża. Akmadža pisze też, że z pewnością wpłynęło to na ich późniejsze wzajemne relacje i zaufanie. I też należy zauważyć, że Kucharić zawsze uważnie śledzi wydarzenia w Polsce i wiele się nauczył od przymasa tysiąclecia błogosławionego Stefana Wyszyńskiego. Akurat w tamtym czasie, znaczy to jest koniec lata 70., powiedzmy początek lat 80. w Chorwacji, po porażce ruchu politycznego Chorwacka Wiosna, żądającego większej praw dla Chorwacji w kontekście socjalistycznej Jugosławii, nie istniał żaden zorganizowany polityczny ruch antykomunistyczny, a główni dysydenci byli uwięzieni lub zamknięci na margines wydarzeń społecznych. W takiej sytuacji główną rolę w utrzymaniu mentalności antykomunistycznej miał w Chorwacji właśnie Kościół katolicki. Kierowany przez arcybiskupa Kucharicza, Kościół unikał bezpośredniego zaangażowania politycznego, ale w latach 70. i 80. utrzymywał wśród Chorwatów samą świadomość narodową, organizując duże zgromadzenia religijne, właśnie tak jak to robił Stefan Wyszyński w Polsce. Święty Jan Paweł II rozumiał więc dobrze nas Chorwatów i pozycję Kościoła w komunistycznej Jugosławii. Pomógł jej w walce z komunizmem, która prowadziła ona na swój własny sposób.
O znaczeniu i mocy jego pomocy świadczy wypowiedź Jakuba Blażewicza w tym czasie, jednego z przywódców chorwackich komunistów, który w latach 1982 powiedział coś takiego, cytuję. Kiedy papież błogosławi Jugosławię, jest to bardzo niebezpieczna hipokryzja. Pius XII był dla nas mniej niebezpieczny, był jasniejszy, był faszystowskim papieżem, ale ten jest inny. Czy chce spolonizować świat? Dla mnie polityka papieża jest bardzo niebezpieczna. Jest próbą uczynienia go wiodącą silą polityczną na świecie. Tak mówi Blażewicz 2 lata po tym, jak Solidarność wstrząsnęła całym bokiem państw komunistycznych. Właśnie dzięki zrozumieniu losu nie tylko Chorwatów, ale także innych ludów południosłowiańskich, święty Jan Paweł odegrał niezwykle ważną rolę w wspieraniu tych narodów i ich prawa do samostanowienia, a także w ich wysiłkach na rzecz zakończenia wojny byłej Jugosławii. W Chorwacji już napisano szereg pracy na temat roli, jaką stolica apostolska odegrała w międzynarodowym uznaniu naszego kraju. Przypomnijmy, 13 stycznia 1992 roku stolica apostolska uznała niepodległość Chorwacji i Słowenii. Stało się to na 2 dni przed tym, jak zrobiły to państwa uczestnie wspólnoty europejskiej. Warto zauważyć, jest to precedens dyplomatyczny, ponieważ powszechną praktyką dyplomatyczną jest to, że stolica apostolska uznaje nowe państwo po tym, jak uczyną to wszystkie inne państwa. Było to mocne przesłanie, które z pewnością pomogło Chorwacji zdobyć większą wiarygodność społeczności międzynarodowej. Chorwacki dyplomata Mario Nobilo, który w tamtych latach był jedną z głównych postaci dyplomacji młodego chorwackiego państwa, napisał, cytuję, szczególne zaangażowanie stolicy apostolskiej wobec Chorwacji i Słowenii jest jednak zasługą świętego Jana Pawła II. Nie tylko bronił katolicyzmu w byłej Jugosławii, ale także walczył z komunizmem. Gdyby papież w tym czasie był kimś, kto nie był takim antykomunistą i nie miał rozmachu ekumenicznego, pytanie brzmi, jak by się to skończyło. Jak kiedyś już pisałem, my Chorwaci po prostu mieliśmy wielkie szczęście, że w czasie naszej walki o niepodległość mieliśmy papieża Polaka, który pomógł zrozumieć stolicy apostolskiej nasze problemy. Rola świętego Jana Pawła II w umacnianiu młodego chorwackiego państwa była nie tylko dyplomatyczna, ale także wyraźnie duchowa. W wrześniu 1994 roku, a muszę to przypomnieć, w Chorwacji się toczyła jeszcze wojna, do Zagrzebia przybywa papież na pielgrzymkę. Celebruje mszę plenerową, na której zgromadziło się około 1 miliona ludzi, co jest prawdopodobnie największym zgromadzeniem w historii narodu chorwackiego. W kazaniu, które wygłosił po chorwacku, stając się pierwszym papieżem w historii przemawiającym do Chorwatów w ich ojczystym języku, wypowiedział następujące słowa do narodu, będącego wówczas ofiarą serbskiej agresji. Modlitwa pańska wskazuje nam właściwą drogę, którą należy podążać po każdej naszej porażce. Jest to droga przebaczenia. Odpuść nam nasze winy, tak jak my odpuszczamy naszym winowajcom. Drodzy, musimy dokładnie przemyśleć siłę słowa jak, obietnice i zagrożenie, jakie ono zawiera. Zagrożenie? Tylko to serce, które jest wolne od wszelkiej nienawiści, może otrzymać Boże przebaczenie. Obietnica. Nie ma potępienia dla tego, kto choć winny żaluje i jest miłosierny dla swoich braci. Nadszedł czas, aby Kościół w Zagrzebiu, podobnie jak cały Kościół w Chorwacji, stał się promotorem wzajemnego przebaczania i pojednania. Szukaj przebaczenia i przebaczaj. Może to być zwięzłe zadanie dla wszystkich, którzy chcą postawić stanowcze warunki do osiągnięcia prawdziwego i trwałego pokoju. Koniec cytatu. To przesłanie chrześcijańskiego radykalizmu, wezwanie Chorwatów, aby jako pierwsi podali rękę pojednania, jest tym, co naznaczyło te pierwsze wizyty papieża. Ale nie tylko te wizyty. Według wielu to przesłanie odegrało także rolę w decyzji władz chorwackich o rozpoczęciu w 1995 roku procesu pokojowej reintegracji wschodniej części kraju, która znajdowała się wówczas pod kontrolą serbskich separatystów. Proces obejmował amnestię dla wszystkich chorwackich obywateli serbskiej narodowości, którzy brali udział w rebelii przeciwko Chorwacji, ale nie popełnili żadnych zbrodni. Oczywiście były też czynniki polityczne, które wpłynęły na te decyzje o reintegracji. Natomiast faktem jest, że ówczesny prezydent Chorwacji Franjo Tudjman, tłumacząc swoją decyzję, pośrednio powoływał się na słowa papieża z pielgrzymki rok temu.
Nawiasem mówiąc, Tuđman był byłym komunistą, który przeszedł głęboko przemianę intelektualną i polityczną w latach 70., kiedy stał się z reżimem dyktatora Tity. Jako historyk uważał, że Kościół katolicki odegrał kluczową rolę w kształtowaniu chorwackiej tożsamości narodowej i według Jana Pawła II czuł wielki szacunek i wdzięczność. Co ciekawe, jego ostatnia wizyta państwowa odbyła się w Watykanie, kiedy spotkał papieża i ucelował go w rękę. 40 dni później umarł jako wierzący, pojednany z Bogiem. W ciągu tych nieco ponad 30 lat naszej niepodległości wpływ świętego Jana Pawła II na Kościół w Chorwacji i ogólne chorwackie społeczeństwo pozostał stały i silny. Jak już jest znanie, w 1998 roku na swojej drugiej pielgrzymce w Chorwacji beatyfikował arcybiskupa Zagrzebia Alojzija Stepinaca, który o dziesięciolecie był dla Chorwatów bohaterem narodowym i duchowym wzorcem. Pomimo uznania w lutym 2014 roku cudownego uzdrowienia za jego wystawnictwem, do kanonizacji wciąż nie doszło. Nie ma z powodu sprzeciwu, jaki wynosiła w tej sprawie Serbska Cerkiew Prawosławnej, to z powodu fałszywych oskarżeń o współpracę kardynała z faszystami. Wciąż czekamy na kanonizację, mamy nadzieję, że nastąpi ona wkrótce. Wróćmy jednak do Jana Pawła II, do bohatera naszego spotkania. Spora część współczesnej teologii chorwackiej rozwinęła się pod wpływem dzieł teologicznych świętego Jana Pawła II. Duchowy wpływ papieża na Chorwatów miał charakter nie tylko teoretyczny, ale także duszpasterski. Podam taki przykład. Kiedy znany polski publicysta Grzegorz Górny odwiedził Chorwację w 2019 roku, napisał tekst, w którym pisał, że widział budzący się tam Kościół. To jest prawda, bo jest wielu, którzy wierzą, że Kościół mojej drugiej ojczyzny Chorwacji przeżywa prawdziwą wiosnę. Chorwacja od wieku była krajem głęboko katolickim, natomiast coraz więcej młodych Chorwatów wychodzi z kulturowego rozumienia wiary i żyje swoim katolicyzmem w życiu codziennym. I wielkie, wielkie zasługi w tym ma postać oraz dzieło świętego Jana Pawła II. Konkretnie w stolicy Chorwacji Zagrzebiu od 15 lat działa kilka silnych wspólnot modlitewnych, których większość stanowią ludzie młodzi. W ich formacji oprócz ruchu charyzmatycznego wielką rolę odegrała duchowość świętego Jana Pawła II, zwłaszcza jego teologia ciała. Przez lata duszpasterz akademicki salezjanin Damir Stoić prowadził wykłady dla studentów, których mówi o teologii ciała, o tej teologii, którą George Weigel opisał jako teologiczną bombę, która wybuchnie w XXI stuleciu. Sale, w których wygłasza wykłady, były zawsze pełne, a antropologiczna i filozoficzna odpowiedź papieża Wojtyły na rewolucję seksualną niknęła do serc i umysłów tysięcy młodych Chorwatów, którzy miały założyć swoje rodziny. Nie mówię żadnej frazesy, pokazały to również badania socjologiczne. Jedno z nich przeprowadzone 2 lata temu udowodniło, że młodzi Chorwaci stają się bardziej konserwatywni i na co dzień żyją katolickimi wartościami. Coraz więcej z nich przywiązywało dużą wagę do czystości przed ślubem, a większość z nich, aż 66%, szukała małżonka, który chciałby mieć dużą rodzinę. Media lewicowo-liberalne panice pisały o tradycjonalizacji chorwackiej młodzieży. I to jest na pewno się stało pod wpływem teologii Jana Pawła II. Przeczytałem kiedyś wywiad z pewnym polskim księdzem katolickim, który powiedział, że w Polsce pokolenie Jana Pawła II nie istnieje, że są to puste pragnienia, które nie odpowiadają rzeczywistości. Nie chcę polemizować, ja na to myślę, że ono istnieje nie tylko w Polsce, ale poza jej granicami. Konkretnie w Chorwacji pokolenie Jana Pawła II dorastaje już dłuższy czas. Katolicy, intelektualiści, robotnicy, zwykli ludzie, ojcowie i matki, których na co dzień inspiruje spuścizna Karola Wojtyły. Tak jest nie tylko w Chorwacji, tak jest na całym świecie. Dziękuję za uwagę. Bardzo dziękujemy za to piękne świadectwo. No, myślę, że te ostatnie słowa są wszystkie, ale jakieś godne bardzo zapamiętania, że to pokolenie Jana Pawła II jednak istnieje, jest i jest i w Polsce, i w Chorwacji, i myślę na całym świecie, tam gdzie są ludzie wrażliwi i żyjący wiarą w Chrystusa. No jest coś takiego, że na każde wakacje jednak mnóstwo Polaków wyjeżdża do Chorwacji i spotykają się z niezwykłą życzliwością i sympatią. Sam tego z księżmi, z którymi czasami odpoczywamy w Chorwacji, doświadczyliśmy. Doświadczyliśmy niezwykłej sympatii i takich ciepłych, dobrych słów o Janie Pawle II. I ta druga myśl o tej wiośnie Kościoła, to myślę, że to
czyli odradzające się ruchy wspólnoty. To jest coś, co jest wciąż wyzwaniem także i dla nas. Bardzo dziękujemy, panie redaktorze. A teraz bardzo proszę o zabranie głosu panią Lucję Szymanowską, małżonkę naszego pana profesora, która powie o żywotności przesłania świętego Jana Pawła II z perspektywy Czech. Ja tylko wspomnę, że Jan Paweł II był 3 razy, najpierw jeszcze w Czechosłowacji, a później w Czechach w 1995 roku i w kwietniu 1997 roku. Gdy Jan Paweł został wybrany, to jeden z księży pracujących w Czechach tak powiedział: ksiądz Cechmanek to nowy papież, to swój, pochodzi z Polski, przyniesie nam dobre czasy. A gdy papież przyjechał w 90 roku do Czechosłowacji ówczesnej, to Václav Havel przywitał go takimi słowami: nie wiem, czy wiem, czym jest cud. Mimo tego mam śmiałość twierdzić, że w tej chwili uczestniczę w cudzie. Człowiek, którego jeszcze 6 miesięcy temu aresztowano jako wroga państwa, dzisiaj, pełniąc funkcję prezydenta tego państwa, wita pierwszego papieża, jaki w historii Kościoła katolickiego stanął na tej ziemi. Zapraszam panią Lucję Szymanowską, dziennikarkę i tłumaczkę wielu tekstów z języka polskiego na czeski i z węgierskiego na czeski. Bardzo proszę. Szczęść Boże, czcigodni ojcowie arcybiskupowie, eminencje, czcigodni księża, szanowni państwo, bracia, siostry. Chciałabym się podzielić jako córka narodu czeskiego z dziedzictwem Jana Pawła II w moim kraju w dwóch aspektach. Jednym z nich jest aspekt historyczny, czyli to, jak pontyfikat Jana Pawła II i jego osobowość wpływała na sytuację Kościoła, relacje państwo-Kościół przed tak zwaną aksamitną rewolucją, czyli przed rokiem 1989 oraz podczas pontyfikatu już w czasie transformacji i po transformacji. I trochę bym spróbowała, na ile Duch Święty i czas pozwoli, również spojrzeć na temat z aspektu duchowego, duszpasterskiego. Myślę, że w obu tych aspektach pontyfikat Jana Pawła II można określić czy podsumować dwoma słowami: budził nadzieję i był obecny fizycznie i był obecny, jak nie mógł być obecny fizycznie, to był obecny w modlitwach, był obecny duchowo. Jeżeli chodzi o ten aspekt nadziei, to no, przypomnę reakcje, myślę, podobne do tych, które już były wspomniane, związane po pierwsze z jego wyborem oraz z fenomenem, który też jest związany bardzo mocno z jego osobowością, czyli ruchem Solidarności. Zarówno wybór Jana Pawła II, jak i narodziny Solidarności wywołały nadzieję wśród wiernych, wśród obywateli, którzy sprzeciwiali się reżimowi, a z drugiej strony wywołały ogromne przerażenie w kręgach osób związanych z władzą. Niemniej, wracając do tematu osobistej obecności Jana Pawła II, Można wrócić jeszcze do czasu, kiedy on nie był papieżem, wręcz do czasu tuż po jego święceniach kapłańskich, bo już wtedy zaznacza się jego obecność na terenach czeskich,
bowiem po poświęceniach w roku 1946 podczas swojej drogi do Pragi, to znaczy podczas swojej drogi do Rzymu na studia, do Rzymu, już wspomina w książce Dari Tajemnica, że przejeżdżał również przez Czechy i zacytuję tutaj: po raz pierwszy znalazłem się poza granicami ojczyzny, patrzyłem z okna wagonu na znane mi z podręczników geografii miasta. Po raz pierwszy oglądałem Pragę, Norymbergę, Strasburg i Paryż. To znaczy w tej podróży, w tym opisie podróży już jakby nam się zaznacza taka obietnica tej dobrej i owocnej obecności Jana Pawła II w późniejszych wydarzeniach. Po raz drugi był w Czechach również jeszcze nie jako papież, tylko jako arcybiskup Krakowa w 1974 roku. I to była wizyta bardzo ważna z punktu widzenia już wzmacniania wiernych, prześladowanego wtedy bardzo mocno, mocniej niż w Polsce i mocniej niż, no, można powiedzieć, w całym obozie sowieckim kościoła czeskiego czy czechosłowackiego. Przypomnę tylko wkrótce, że w Czechach stopniowo opróżniały się wszystkie trony biskupie. Podczas rewolucji 1989 już tylko prymas Tomaszek był jedynym przedstawicielem oficjalnych struktur hierarchii w Czechach. I przypomnę, że w Czechach zlikwidowano szkolnictwo kościelne, nie było prasy kościelnej i bardzo konsekwentnie katolicy byli eliminowani od lat 50. z postów, z życia publicznego, ze szkół, z życia intelektualnego, ze sfery publicznej. W tej sytuacji właśnie w 1974 roku umiera arcybiskup Litomierzyc, internowany podczas II wojny światowej oraz podczas komunizmu przez wiele lat kardynał Trochta. I jego pogrzeb władze zabraniają, żeby miał w ogóle charakter publiczny. Nie ma mowy o udziale księży kardynałów w tym pogrzebie. Nie ma mowy o udziale wiernych z diecezji i duchownych. Wbrew temu na pogrzeb przedostają się w wąskim gronie, ale wierni. I na ten pogrzeb przyjeżdża właśnie arcybiskup Wojtyła. I w sytuacji, kiedy zabroniono jakichkolwiek przemówień, zabroniono konduktu pogrzebowego, to arcybiskup Wojtyła nad grobem kardynała Trochty wygłasza krótkie przemówienie i nazywa kardynała męczennikiem. Ta wizyta dla kardynała Wojtyły musiała być też taką próbką rzeczywistej sytuacji, w jakiej istniał Kościół czeski, a z drugiej strony na pewno była wzmocnieniem dla tych wiernych, którzy mieli okazję jakoś się o jego wystąpieniu dowiedzieć. Jak wspomniałam, reakcje na wybór na stolec papieski oznaczały również w Czechach szok dla władz. Była świadomość, że dobrze zna funkcjonowanie kościoła również w Czechosłowacji, w Czechach. Stanowisko wiernych można wyrazić słowami czeskiego politologa Jana Balika, który stwierdził, że Jan Paweł II był papieżem, który się nie lękał i który też innych wzywał do odwagi. W podobnym duchu zresztą podają relacje i świadectwa o tym, jak był odbierany jego wybór, jego pontyfikat podczas komunizmu inni wierni. Bardzo ważne była jego relacja z prymasem Tomaszkiem. Zachowały się słowa właśnie prymasa Tomaszka tuż po konklawę. Z jego relacji wiemy, że Jan Paweł II miał wtedy powiedzieć: jesteśmy sobie bardzo bliscy i będziemy jeszcze bliżsi, ponieważ została mi powierzona opieka również nad wami.
Zapewniam was, że postaram się zrobić wszystko, co jest potrzebne dla waszego duchowego wzrostu. Zwłaszcza o was będę pamiętał w swoich modlitwach. I wkrótce po tej rozmowie, po intronizacji, miała miejsce druga prywatna rozmowa, kiedy Jan Paweł II miał powiedzieć prymasowi Tomaszkowi: my w Polsce jesteśmy wdzięczni, zwłaszcza wam Czechom, za fundamenty wiary chrześcijańskiej u nas. Tam tymi, którzy położyli te fundamenty u nas, byli pierwszy biskup praski słowiańskiej krwi, święty Wojciech i Dubrawka. Dlatego to również i zasługa was Czechów, że dzisiaj na czele kościoła stoi pierwszy papież krwi słowiańskiej. I to, że mamy rzeczywiście bardzo bliskiego, spokrewnionego z nami nie tylko jako Słowianina, ale przede wszystkim podobnym losem historii papieża, ta świadomość przebijała się podczas całego okresu jeszcze komunistycznego. Jan Paweł II na pewno dodawał odwagi czeskim wiernym również poprzez to, że przypominał o ich zakorzenieniu w tradycji, tysiącletniej tradycji Kościoła. Między innymi tym, co było już tutaj wspomniane, że ogłosił w roku 1980 oprócz świętego Benedykta jako przedstawiciela Zachodu świętych Cyryla i Metodego patronami Europy. I to było bardzo ważne również w świetle zbliżającej się rocznicy tysiącsetniej śmierci świętego Metodego. W roku 1985 bowiem odbyła się na Morawskim Welehradzie, bardzo ważnym miejscu pielgrzymkowym, historycznym, na Morawach, blisko Olomuńca, pielgrzymka, na którą był zapraszany przez wiernych, poprzez ich petycje, był zapraszany przez kardynała Tomaszka, a nie był zapraszany przez władze komunistyczne. Ojciec Święty nie mógł przybyć na tą pielgrzymkę, niemniej był obecny przez swojego legata Casoralliego, kardynała Casoralliego wtedy. I był obecny również przez podobną do tej złotą różę, którą wtedy podarował bazylice na Welehradzie. I na tej pielgrzymce, która zgromadziła w owych warunkach niewiarygodną rzeszę wiernych, źródła wspominają o 150 do 200 tysięcy wiernych, czyli ta pielgrzymka stała się nawet pod nieobecność papieża, czy pod jego pośrednią obecność, największym zgromadzeniem wiernych po II wojnie światowej w Czechach. I zaowocowała również dwa lata później, w 1987 roku, między innymi tym, że wierni zaczęli również już z uczestnictwem wzmacnianego duchowo przez papieża prymasa Tomaszka gromadzić podpisy pod petycją, która dotyczyła sytuacji kościoła w Czechach. Pod tą petycją, która również została największym protestem, czy największą tego rodzaju akcją w komunistycznej Czechosłowacji, podpisało się 600 tysięcy osób. Można porównać, że petycja Kilka zdań, która powstała tuż przed przewrotem 1989 roku, która miała charakter politycznych postulatów, podpisało się 40 tysięcy osób, czyli znacznie mniej. Ponieważ mój czas dobiega końca, to tylko wkrótce spróbowałabym dotknąć tego aspektu duchowej obecności świętego Jana Pawła II. Ona się wiąże z historycznymi wydarzeniami, które poprzedziły bezpośrednio właśnie aksamitną rewolucję 17 listopada 1989. I te wydarzenia były właśnie nazwane tym, co ksiądz również wspomniał w tych słowach Wacława Havla, czyli nie wiem, czy wiem, czym jest cud. Bo 17 listopada poprzedził 12 listopada. To był dzień kanonizacji przez świętego Jana Pawła II świętej Agnieszki Praskiej,
która to kanonizacja oznaczała ogromną mobilizację duchową dla Czechów i no jest związana również w relacjach politologów, na pewno osób związanych z życiem Kościoła jako przejaw interwencji wyższej w dziejach Czech. Tą refleksję zresztą zawiera również dokument, który jest z kolei również takim dowodem przełożenia nauki społecznej Jana Pawła II na życie w Czechach i powstały już po transformacji, wydany w roku 2000, list pasterski Pokój i Dobro. To jest list, w którym biskupowie czescy odnosili się do duchowej kondycji społeczeństwa i do funkcjonowania społeczeństwa po rozpoczętej transformacji. List, który krytykował zbytni ekonomizm i tych wydarzeń i który zwracał uwagę na to, co również z punktu widzenia Ojca Świętego było ważne. O tym też tutaj była mowa, żeby życie wewnętrzne jednak odbijało się i nie było duszone przez wydarzenia zewnętrzne, przez chaos przemian politycznych i gospodarczych. Jeszcze jest tych aspektów wpływu duchowego Jana Pawła II więcej. Nie będę już teraz się do wszystkich odnosiła, zamknęłabym jednym wątkiem. Na pewno duszpasterstwo. Bardzo ważne było ustanowienie i obsadzenie postów biskupich tuż po aksamitnej rewolucji na początku roku 1990. Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II odbywa się już właśnie w czasie, kiedy ustanowiony jest czeski episkopat. I ustanowienie episkopatu daje możliwość właśnie też do strukturalizowania, organizowania pracy duszpasterskiej, która również pod wpływem nauki Jana Pawła II i również pod wpływem Kościoła podziemnego, który organizował się w czasach komunizmu, nabiera w Czechach postaci małych wspólnot, bardzo żywych małych wspólnot, które dziś również funkcjonują w Czechach. Ich świadectwem może być chociażby to, że ruch oazowy, który w Czechach istniał również w czasach komunizmu i który się zaczął rozwijać po 1989 roku, wydał takich młodych ludzi, którzy pojawili się na ulicach Krakowa podczas Dni Młodzieży. Można było słyszeć bardzo dużo czeskiego i jak się okazało później w statystykach, to właśnie młodzież z Czech przyjechała w liczebności 3,5 tysiąca, to znaczy więcej osób niż z wielu innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej. I myślę, że jeżeli bierzemy pod uwagę te dane, które ogólnie są w Polsce znane na temat czeskiego kościoła, na temat religijności, statystycznie dosyć wątle, jeżeli mówimy o 8% praktykujących, to właśnie liczba 3,5 tysiąca młodzieży obecnej w Krakowie daje nam nadzieję. Znowu wraca słowo nadzieja. Nadzieję na to, że podziemna rzeka wiary w Czechach znów wypłynie. I za to świadectwo chwała Panu. Bardzo dziękuję pani redaktor za to też przesłanie nadziei. Na koniec swojego wystąpienia papież Jan Paweł II budził nadzieję i teraz jako święty myślę, że dalej rozlewa z pomocą Ducha Świętego te nadzieje w naszych sercach, gdy przyzywamy jego wstawiennictwa. Bardzo dziękuję. Jakimś owocem tego dzisiejszego spotkania będzie też publikacja, bo z tego co ksiądz prałat Jan mi powiedział, zamierza te wszystkie teksty opublikować.
i koniecznie trzeba je opublikować, dlatego że one warto, żeby dotarły do dużo szerszego grona tych, którzy może chcieli tu być, czy tych, którzy sięgną. Będą bardzo pouczające. I teraz ksiądz arcybiskup Józef Michalik, nasz metropolita i senior i przewodniczący konferencji, a przede wszystkim, no tak mogę powiedzieć, już człowiek legenda, który ostatnio napisał moje lekcje życia z Janem Pawłem, no, jest tą osobą, której wiele zawdzięczamy, bardzo wiele, dla spotkań z Janem Pawłem II. Ksiądz arcybiskup w tych wspomnieniach pisze, że te spotkania były wielkimi lekcjami życia. Księże arcybiskupie, jaką lekcją życia były te spotkania? Bardzo prosimy. Dziękuję bardzo za zaproszenie, także za to ubogacenie, bo właściwie muszę powiedzieć, że się dosyć dużo nowych rzeczy dowiedziałem tu dzięki tym świadectwom, które tu wysłuchaliśmy. Jestem bardzo wdzięczny. A że papieża można poznawać, że tego papieża, w ogóle każdego człowieka chyba można poznawać nieustannie, to jest jednak taka rzeczywistość, taka prawda. Trochę się z tym liczę, że tu w Krośnie to ja już się nagadałem przez 25 lat corocznie na ten temat w rocznicę i to jest ta chluba krosna. Ale może tytułem przykładu na odbywanie drogi w poznawaniu drugiego człowieka, zwłaszcza Jana Pawła II, wybitnego intelektualistę, wybitnego świętego, to zacytuję przygodę, jaką przeżył znany teolog Yves Congar, francuski teolog, znany bardzo na prawo i lewo, cytowany eklezjolog zwłaszcza. Więc tak, a teraz ukazała się książka księdza Skrzypczaka na temat Jana Pawła II w udziale jeszcze przed pontyfikatem w pracach Soboru Watykańskiego II. I on tam odnotowuje kilka takich myśli na temat księdza biskupa, arcybiskupa, potem kardynała Wojtyły, które mu się tam narzucały. Ja z tych rycznych dwie interwencje zacytuję. Pierwsza to kiedy to zrobił pierwszą notatkę, jak występował Karol Wojtyła, arcybiskup, biskup najpierw, Karol Wojtyła, to zanotował po tej interwencji księdza biskupa Karola Wojtyły tak. Polacy to naród, z którym po części trudno się porozumieć. Mają własne zdanie i nie starają się z nikim dogadać. To świadectwo o nas, zobaczcie. Ale potem mijały lata, sesja po sesji i ostatnia notatka Congara. Wojtyła zrobił znakomite wrażenie. Ma dominującą osobowość. W jego osobie jest jakieś ożywienie, magnetyczna siła, profetyczna moc, pełna pokoju i nie do odparcia. Pracowali razem, zwłaszcza nad niektórymi dokumentami, zwłaszcza nad konstytucją dogmatyczną o Kościele w świecie współczesnym. I wtedy docenił kardynała Wojtyłę. Myślę, że to jest też, im dłużej człowiek obcuje z drugim człowiekiem, a także ze świętymi, im dłużej obcujemy, tym lepiej poznajemy tego konkretnego człowieka. Także i warto było urządzić to dzisiejsze spotkanie i bardzo dziękujemy za jego zorganizowanie. Ja mam nadzieję, że ksiądz dziekan, ksiądz prałat Jan
nie zakończy, on będzie ciągle coś organizował i bardzo się cieszę i gratuluję mu tego. Ale zanim podejmę refleksję, tu dużo już słyszeliśmy w niektórych sprawach, nawet państwo przedmówcy wyręczyli mnie trochę, bo zacytowali Krosno, czego się bardzo cieszę i już nie muszę powtarzać. Ale chcę powiedzieć, że właśnie zanim podejmę tę refleksję, to chcę powiedzieć, że jeśli to miało być ożywienie, żywotność Krosna, to samo przygotowanie tej pielgrzymki ożywiło Krosno. A zaczęła się historia jak? W Skoczowie, do Skoczowa Ojciec Święty przyjechał tak na parę godzin, przyjechał z Czech chyba, czy ze Słowacji, po kanonizacji świętego Jana Sarkandra. Więc ja byłem na tym spotkaniu i widziałem ten plakat, wielki właściwie transparent, który ksiądz prałat Siara, proboszcz z Dukli, napisał i wysłał z parafianami. Dukla czeka. Ojciec Święty to zobaczył i zaraz do mnie wypatrzył, Dukla czeka. Później przy spotkaniach, słuchaj, świętego Jana, błogosławionego Jana z Dukli, trzeba kanonizować w Dukli. To nie ma mowy, on nie będzie go kanonizował w Rzymie, tylko będzie kanonizacja tutaj. I bardzo chciał tej podróży, tych odwiedzin. Odłożył na parę lat ten przyjazd, bo ciągle właśnie różne tam były przeszkody czy wątpliwości i tak dalej. No ale skoro miał przyjechać, mówi, to trzeba zobaczyć, żeby jak to się odbędzie. Jak to wiadomo, doradców takich na taki, doradców na nie było zaraz dużo i skończyło się na tym, że Ojciec Święty mówi, Stasiu, trzeba, żebyś pojechał i tam zobaczył na miejscu, gdzie ta kanonizacja ma być. I ksiądz Dziwisz przyjechał tu obejrzeć miejsca. Obejrzeliśmy w Dukli, stwierdzili, że jeden szlak na granicę to będzie blokada, trzeba szukać innego miejsca. No i znalezione zostało miejsce w Krośnie i przyjeżdżamy, ale wracamy, a Ojciec Święty przy okazji najbliższej, nie, do Dukli też trzeba jechać, bo to jest wiadomo, święty Jan, tędy tym szlakiem chodziłem, ja tam i zaczął wspominać, że szlaki, które odbywał z młodzieżą, tam przecież niektóre z tymi studentami doświadczenia miał, jak pisał niektóre ze swoich pod pseudonimami, te niektóre poematy czy niektóre książki. No więc zdecydowano, jak zdecydowano i dzięki temu był i w Krośnie, i w Dukli. Natomiast Krosno zaczęło się przygotowywać. Muszę powiedzieć, Dukla także i pomnik zrobili i w ogóle różne inne rzeczy, co mogli, ale Krosno pokazało, całą swoją wartość. Muszę powiedzieć, że Krosno, to niech krośnianie wysłuchają to z cierpliwością, ale Krosno nie miało najlepszej opinii w diecezji jako środowisko. Uważano, że to jest ta trudniejsza część. A dzisiaj to Krosno jest bardzo dynamiczną częścią. Nigdzie nie ma takiej, nie było takiej dynamicznej współpracy z przygotowaniem tej podróży, budowa tego ołtarza, wszystkie inicjatywy. Muszę powiedzieć, że wtedy był prezydentem miasta, warto go wspominać, ja go nieustannie wspominam z wdzięcznością i cały zarząd, już nie będę, pan Roman Zimka, ale to rzeczywiście tu Krosno scaliło się i pokazało wielką klasę. Jeszcze raz przypomnę, że przecież to parę tysięcy liczył chór, który tu wystąpił. I żeby zbudować podium, podwyższenie dla chóru, nie można było drewnem się posłużyć. Musieli nawieźć ziemię, potem to musiała być wywieziona ta ziemia z powrotem. To przecież orkiestry. Ale no, całe przygotowanie, ja przyjeżdżałem, też tu czuwałem nad tym, żeby zobaczyć, jak to wygląda, ale byłem zbudowany. Te tłumy
ludzi, którzy przychodzili tam zobaczyć, interesowali się. Wielka to zasługa była księży i tu jest jeszcze, są ci księża, ksiądz prałat Kaczor jest dumny, bo on książki teraz ma okazję pisać na ten temat i ma piękną starość. Sobie wspomina i coś nieco się opublikuje, jakieś zdjęcie znajdzie. Zobaczcie, warto było się zaangażować, księże prałacie. I rzeczywiście w ogóle ten entuzjazm ze strony księży, ze strony ludzi był naprawdę budujący i myślę, że to zostało, że to Krosno rzeczywiście, to nie jest to samo miasto. To jest bardzo pocieszające od strony także kościelnej, że to jest, to ożywienie nie było zmarnowane. Myślę, warto tu wrócić, bo już pewnie jestem blisko ukończenia wyznaczonego mi czasu, ale warto wrócić do pewnych tematów, które dla Ojca Świętego były bardzo ważne i przejawiły się w Krośnie i w Polsce. Po pierwsze, papież nie unikał tematów trudnych w spotkaniach z ludźmi. Dzisiaj tematem trudnym są wymagania etyczne, które stawia wiara. To od zawsze, ale szczególnie dzisiaj. Tu papież nie unikał tych tematów. Kiedyś powiedział, że tak. Ilekroć mówię w obronie praw człowieka, a szczególnie na temat wolności religii, nie oskarżam żadnego kraju. Ale jeśli niektóre władze rządowe czują się oskarżone, to pewnie dlatego, że się czują winne. Prosta logika. I kiedyś w rozmowie powiedział, ja jako publikuję encyklikę jakąś, to wiem, że będzie dwa protesty. Ze strony rządu jednego ze wschodu, a drugiego z zachodu. Najczęściej była to, domyślamy się, dwie najważniejsze stolice. Najczęściej to się tam nie podobało. Ale gdyby ocenić nauczanie papieża, to ja bym powiedział, ja mam przynajmniej taki klucz, że najważniejsze i najciekawsze i najbardziej wojtyliańskie teksty i te przeżycia to są w pierwszej encyklice, w pierwszej podróży Ojca Świętego do Polski i w tych pierwszych wystąpieniach. Bo on sam pisał na przykład na te teksty, na przykład tekst o teologii ciała, to przywiózł z Polski, bo przygotowywał książkę i potem i to przygotowywał, nie ukrywał tego, przygotowywał z Połtawskimi, lekarką i mężem, z nimi przygotowywał ten tekst. A potem wybrany, no to skorzystał na katechezę. Na Anioł Pański przemówienia to miał napisane na szereg dni naprzód. Na przykład też i przemówienie to, które mu napisano, bo pewne teksty podpowiadano na pierwsze przemówienie, to on uzupełnił, przyjął, a potem uzupełnił i mieli tylko mu pomóc. A jakie tematy poruszał? Myślę, że tak. No, pierwszy temat taki drogi Ojcu Świętemu to był i w Krośnie się pojawił, w Polsce i wiele, obrona życia. Od poczęcia aż do śmierci naturalnej. Papież ten jest papieżem rodziny, to jest drugi temat, ale obrona życia. Ja mam taką przygodę też osobistą, nie bardzo przyjemną, którą powiem na ten temat, że po Dniu Młodych w Krakowie byłem na synodzie, brałem udział w Rzymie i myślę sobie, no wypada powiedzieć o tym, o młodzieży w Częstochowie, byli ze wschodu. O czym tu powiedzieć? Może o tej młodzieży powiem, ale pytam na wszelki wypadek, poradzę się, pytam tego, wszyscy mi, ksiądz Dziwisza, pytam Stasiu, co ja mam powiedzieć? Oczywiście o młodzieży. No ja tam parę słów powiedziałem. Wychodzę z auli, papież robi znak, żebym podszedł i mówi, a o obronie życia kto powie? Upomniał mnie. Znaczy, to jest temat wiodący. To było dla niego niezwykle ważne i myślę, że właśnie to jest bardzo ważna rzecz, że nie zabijaj. To jest właśnie, upominał też w innych sprawach. Na przykład niejednokrotnie upominał wielkich tego świata, na przykład ONZ, aby ze stanu zimnej instytucji typu administracyjnego
stała się centrum moralnym na drodze do stworzenia rodziny narodów. Ale kiedy były dwie konferencje i w Pekinie, i w Egipcie, w Kairze, to Ojciec Święty wyznaczyli delegację Stolicy Apostolska, ale papież powiedział, dajcie mi tekst, który czytany będzie w imieniu Stolicy Apostolskiej. Tam była koleżanka moja z Papieskiej Rady do Spraw Świeckich, pani Lucienne Sallet, i ona była zdumiona. Mówi, myśmy ten tekst przygotowali, papież powie, nie, nie, nie. Musicie powiedzieć o obronie życia. I to wyraźnie, tam im narzucił. I kto z nimi współpracował, z delegacją Stolicy Apostolskiej? Muzułmanie, bo dla nich to też jest ważna rzecz. Ale, i to jest właśnie ten drugi temat. Papież w encyklice na temat obrony życia Evangelium Vitae dwa razy użył, po raz pierwszy, a później powtórzył jeszcze w encyklice społecznej, mowy o strukturach grzechu. Przestrzegał, że grzech jest promowany, planowany przez struktury budowane przez wrogów życia, przez wrogów religii, wrogów przykazań Bożych. O rodzinie wspomniałem, ale trzeba powiedzieć też, że Ojciec Święty, jeśli mówił o jakiejś sprawie, czy była mu droga, na przykład rodzina, apostolstwo świeckich, czy to zaraz instytucje powoływał do tego, żeby byli ludzie, którzy za tym pójdą. Tak było w Krakowie, kiedy zorganizował ten Instytut do Życia Rodzinnego i tak było tam, że nad rodziną Ojciec Święty powołał Papieską Akademię Pro Vita w obronie życia, Instytut Naukowy do Spraw Małżeństwa i Rodziny, a także właśnie Papieską Radę do Spraw Rodziny. Podobnie było z innymi tematami, które były mu drogie. No nie można pominąć spraw polskich. Wszędzie niósł świadectwo, że jest Polakiem, historii polskiej, że się nie wstydzi, że ma doświadczenia i chce tymi doświadczeniami pozytywnymi i nie tylko i negatywnymi ubogacić albo przestrzegać narody. Polska, piękny tekst z pierwszej pielgrzymki. Dziedzictwo, które na imię Polska, proszę, abyście je zachowali. I jeszcze raz przyjęli z żywą wiarą, nadzieją i miłością, abyście nigdy nie zwątpili i nie zniechęcili się, abyście nie podcinali tych korzeni, z których wyrastamy. Zobaczcie, jak wyglądają dzisiaj deputowani, wybrani przez polski naród, którzy na europejskich forach walczą z Polską, przeciwko Polsce, tylko dlatego, żeby odzyskać władzę. Dla mnie to jest bolesne, ja nie mogę tego zrozumieć. Owszem, potrzebna jest opozycja, jest błogosławieństwo, opozycja do rządzącej partii, ale muszą być pewne kategorie i kryteria, żebyśmy nie ośmieszali tej Polski. To nigdy się nie powtórzyło w żadnym parlamencie, w żadnej kategorii narodu, żeby jedni w Europie, czy gdzieś na jedni drugich oskarżali z tego samego narodu. Kolejny temat, który Ojciec Święty używał w Polsce, nowa ewangelizacja, który papieże przejęli i dalej kontynuują. Myślę, że to jest też bardzo ważne. Godzina laikatu wybiła dzisiaj w Polsce, ale nie tylko, w całym Kościele. To też wielki temat i adhortacja papieska o Christi Fidelis Laici, o świeckich, którzy nie muszą pytać biskupów czy księży na temat głoszenia Ewangelii. Są podmiotem w oparciu o chrzest i bierzmowanie. Odpowiedzialni są za Ewangelię, za wychowanie, za promocję wiary, za pogłębianie wiary. Potem w sprawie wychowania katechizm do szkół wrócić miał. Czy dyskutowano w Polsce, Boże, ty mój, ile na konferencjach episkopatu. Sami biskupi nie mogli sobie z tym tematem poradzić. Ja pamiętam tych biskupów, którzy byli przeciw i byli za. Wreszcie doszło, któryś z tych biskupów, który był za, mówi, że był na obiedzie u Ojca Świętego. Na obiedzie tym był pan Mazowiecki, premier.
i wyłoniła się sprawa katechizacji w szkole. I pan Mazowiecki zaproponował, żeby zrobić referendum w Polsce. Czy religia ma wrócić do szkół? Papież powiedział, absolutnie nie wolno robić referendum. Referendum jest chrzest już zrobiony. Jeśli są Polacy ochrzczeni, to mają obowiązek nauczania. W 90% naród ochrzczony ma obowiązek stworzyć struktury do pogłębiania wiary, do żywej wiary. Myślę też, że papież miał odwagę przestrzegać, mówię, trudne tematy podejmował. Na przykład mówił o jedności i o rozłamach, niebezpieczeństwie. Polacy muszą nauczyć się prowadzić z sobą dialog w prawdzie z poszanowaniem godności własnej partnera, różniąc się między sobą, a nie stając się przez to dla siebie wrogami. Zobaczcie, jak to pasuje do naszej dzisiejszej polskiej sytuacji. To także rachunek sumienia dla nas wszystkich, także dla elit. Demokracja bez wartości łatwo się przemieni w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm. To też w Polsce powiedział, co poszło potem do innych krajów. Miał wielkie zaufanie do ludzi młodych. Dzień Młodzieży, który Ojciec Święty ogłosił, to właściwie to była jego inicjatywa. On skonsultował Papieską Radę do Spraw Świeckich, gdzie była sekcja młodzieży, ale jak to zwykle w strukturach, zanim nasz kardynał zaczął się interesować, zanim zaczął arcybiskup konsultować innych młodzież, co myśli, kiedy i co, to papież 3 dni potem na Anioł Pański ogłosił, że będzie Dzień Młodych w najbliższą niedzielę palmową i koniec. I wszyscy mieli robotę wyznaczoną bez dyskutowania. Potem myślę, że warto wspomnieć, że niektóre z tych wypowiedzi papieża poszły w świat i wbrew temu, co dzisiaj niektórzy malkontenci w Polsce mówią, może i na świecie też, że mało jest znana nauka papieża. Tego pewnie, że dobrze, że była coraz więcej poznawana. Ale niektóre rzeczy poszły i nawet sobie nie zdajemy sprawy, jak niekiedy myślimy albo mówimy językiem nawet papieża. Na przykład to, co powiedział do młodych, jeden przykład podam właśnie, że musicie od siebie wymagać, gdyby nawet inni nie wymagali. Proszę, to stało się pewną taką wskazówką pracy nad sobą, ascetyczną, pedagogiczną. Można różnie na to patrzeć. Myślę też, że warto zwrócić uwagę także na jeszcze jedną sprawę. Już przekroczyłem 2 razy i ksiądz Waldemar mnie już nigdy nie zaprosi, mam nadzieję, ale już kończę. Więc właśnie, że kilka jeszcze spraw, ale jeszcze takim niezwykle ważnym punktem odniesienia dla Ojca Świętego była jego cześć do Matki Bożej. Proszę zauważyć, że ten papież i w testamencie wielokrotnie totus tuus Maria ego sum, to cały twój Matko Boża jestem. I on w każdym dokumencie tam jest odniesienie do Matki Bożej. Ale też każde odwiedziny, pielgrzymka do kraju, różne sanktuaria. On się czuł jedno w tym wyrazie żywej wiary z prostym ludem, z dzieckiem. A to Pan Jezus powiedział, że niech nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Dla niego to było ważne. A no jeszcze szczegół taki, no tu ta koronacja tych obrazów, u nas 3 obrazów była, ale w ogóle wszędzie to maryjność dla niego była stylem życia. On właśnie wziął na serio to oddanie się całkowite Matce Bożej. I myślę, że to też dla nas wskazówka, że żebyśmy właśnie umieli skorzystać z tego, co papież mówił, ale także skorzystać z tego, jak papież żył, jak się zachowywał, jakie te relacje do drugiego człowieka w tych najprostszych sprawach miewał. Więcej o tym mógłby powiedzieć ksiądz arcybiskup Mokrzycki, który na co dzień tam był przy Ojcu Świętym i wie, że tam się przy tym stole różne rzeczy omawiało i różnych rzeczy człowiek się dowiadywał,
a Ojciec Święty oprócz tego wszystkie litanie umiał na pamięć. Modlitw też bez liku. To był człowiek dużych zdolności, ale też takiej dużej dziecięcej pobożności, relacji do Pana Boga i do Matki Najświętszej i do świętych. Przepraszam. Bardzo dziękuję księdzu arcybiskupowi za to piękne świadectwo. Drodzy Państwo, myślę, że te chwile z pielgrzymki do Krosna, do Dukli, z pielgrzymki do Rzeszowa też, do Przemyśla, one gdzieś żyją w nas, w naszych sercach, pulsują pięknem tamtego czasu, tej niesamowitej modlitwy, rozmodlenia tych naszych wspólnot, ale żyją też swoją mądrością w nas. I myślę, że zwłaszcza te trudne tematy, które ksiądz arcybiskup tutaj przypomniał, które podejmował święty Jan Paweł II, to jest jakaś cenna wskazówka dla pasterzy, dla nas kapłanów, dla wiernych, byśmy byli odważni w wierze i nie wprowadzali dyplomacji w głoszenie wiary czy życia wiarą. Zbyt dużo dyplomacji jest dzisiaj. Myślę, że jakąś myślą łączącą te wszystkie wystąpienia jest to, co padło też na polskiej ziemi, bo to te słowa tylko w innych kontekstach i jakby ubrane w inne słowa padały i na Węgrzech, i na Słowacji, i w Czechach, i w Chorwacji, i na Ukrainie, i w Polsce, że człowieka nie można zrozumieć bez Chrystusa. I w Chrystusie jest tylko zwycięstwo. Bardzo dziękujemy za te wystąpienia, a teraz już oddaję głos księdzu Janowi, proboszczowi tej parafii. Msza święta będzie o godzinie 18, a teraz zapraszam jeszcze na krótki koncert Miejskiej Orkiestry Górniczej z Krosna i z Holy Kefas.